Serdecznie witam na kanale Termosa. Dzisiaj rozpoczynamy nową grę. Dzisiaj w wersji tylko audio, czyli miłego słuchowiska. W czasach kwarantanny, siły przerobowe komputerów itd., itd. Dzisiaj rozpoczniemy rozgrywkę w City Neon Overdrive. Grę trochę podobną do Funta, bo też autora tegoż Funta, czyli pana Nathana Russella. A ja dzisiaj będę w roli gracza, będę solowo rozgrywał grę, właściwie najpierw robił postać, a potem grał prolog. A poprowadzi mi tę grę mój przyjaciel od lat i współgracz Maciej Telegów, czyli Tele. Dzień dobry. Maćku, czy masz ochotę powiedzieć kilka słów, czy przechodzimy od razu do opisu świata? No to ja tylko dosłownie dwa słowa. Jestem w wieku nieco starszym niż Wojtuś. Graliśmy razem 20 i 25 lat temu, między innymi po nocy w Wilkołaki i w inne tego typu na tamten czas bardzo naskręcające systemy. Później była długa, długa przerwa od RPGów. Ale Wojtuś Termos mnie zainspirował, bo jak wszyscy wiedzą, od 2 lat minimum jest wkręcony z powrotem i wkręcił również mnie. I że tak powiem, dawne lata wracają. I to no, chyba tyle. Ja cię wkręciłem, ale przecież ty przez lata rozstawałeś się w praktyce, w praktycznym roleplaying, ale cały czas czytałeś nowe systemy i mi podrzucałeś ploteczki. No tak, to jak sam mówisz, ja mam hobby czytanie RPG. Tak, 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 ewidentnie. No ale to sprawia, że znasz się trochę na nich, znasz trendy. No i na przykład wychwyciłeś gdzieś z internetów City Neon Overdrive, cyberpunkowego RPGa. Co to nie chcę nic mówić, nie chcę nic mówić, ale FU też ja ci sprzedałem. Tak jest, tak, tak. A my w ogóle jesteśmy po teście cyberpunka na FU, na funcie, który wyszedł tak bardzo sympatycznie, uważam. Tak, i przechodzimy na Neon City Overdrive z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to system naszym zdaniem troszeczkę bardziej leżący, ale wciąż po tej stronie bardzo lekkich systemów, a po drugie, z mojego punktu widzenia jest bardziej zarysowany setting, o którym pewnie za chwilę będę więcej mówił, który chyba troszkę bardziej mi odpowiada, mówiąc szczerze, kiedy można sobie pływać w czymś tak trochę bardziej nakreślonym. To co, Maciek? I idziemy to z koksem? Co? To jedziemy z koksem. To ja dwa słowa o tym, jak wygląda sytuacja i jak wygląda świat, w którym będziesz sobie robił postać. Jest to cyberpunkowa przyszłość, nie jakieś 200-300 lat do przodu, ale jakaś 50-100 lat, jakaś nieokreślona, bo przecież trudno to dokładnie powiedzieć. Świat wygląda w ten sposób, że ludzie mieszkają w wielkich miastach, wielkich aglomeracjach miejskich, poza którymi generalnie panuje zniszczenie. Gdzieniegdzie jest oczywiście przyroda, ale generalnie ziemia została przez człowieka doprowadzona do stanu rozpaczy. Dlatego poza miastami właściwie, jeżeli ludzie mieszkają, to są to jacyś wykolejeńcy czy jacyś samotnicy. Ludzkość generalnie w bezpiecznych miastach postanowiła się schronić i zamknąć. Te miasta to oczywiście wielkie drapacze chmur, również wielkie dzielnice biednych, którzy mieszkają w olbrzymich budynkach, w których po kilkadziesiąt tysięcy ludzi mieszka, które się piętrzą bardzo wysoko. W środku jest oczywiście bardzo wiele mieszkań. To trochę tak jak nasze osiedla, byśmy sobie wyobrazili, tylko że powiększone razy 10 czy razy 20. Również ja zacznę wprowadzać już taką terminologię tutaj z tego świata. Te dzielnice nazywają się metropleksy. Obok nich funkcjonują grindy. To są takie dzielnice produkcyjne, nazwijmy to, aczkolwiek można tam spotkać bardzo wiele różnych rodzajów produkcji, również produkcji żywności.
farmy pionowe, czyli takie olbrzymie konstrukty, bardzo wysokie, gdzie rosną rzeczy, które ludzie później spożywają, wielkie elektrownie, które dostarczają prąd do tego całego świata, jakieś fabryki, które produkują różne rzeczy. Aczkolwiek warto zauważyć, tu troszeczkę zboczę, przepraszam, może będzie momentami chaotycznie, jakbyś Wojciu chciał się coś dopytać, to ja służę bardzo chętnie. Poziom technologii jest taki, że jest wszechobecna sieć internetowa i z siecią połączone jest praktycznie wszystko. Trampki, koszulka, zegarek, taki nazwijmy to z braku lepszego określenia smartfon, lodówka, samochód, latające pojazdy, których jest bardzo wiele. Wszystko to jest połączone ze sobą w sieci o dużo większej przepustowości. Każda osoba z tą siecią jest połączona non-stop, cały czas. I każdy praktycznie ma jakiś rodzaj asystenta sztucznej inteligencji, który pomaga mu normalnie funkcjonować, bo napływ informacji jest tak wielki, że samodzielnie nikt nie byłby w stanie przez to się przedrzeć. Mhm. No część ludzi... jak idzie się przez to miasto, to właściwie cały czas przed oczyma można mieć taką interagującą z rzeczywistością sieć, prawda? Widzimy tak, jeżeli... Halo? Halo, reklamy, możliwe wejścia do światów. Tak, i tu są jakby dwie możliwości, dlatego że część ludzi ma wszczepione do mózgu i po prostu może widzieć tą rzeczywistość, uruchamiając ją myślowo, i wtedy ta rzeczywistość staje się czymś, co się dzisiaj nazywa ładnie augmented reality, czyli my po prostu widzimy nałożoną grafikę, nałożone elementy rzeczywistości wirtualnej na to, co po prostu jest rzeczywiście. Natomiast część ludzi nie ma tych wszczepów, no i ona tego nie widzi, dlatego wszędzie też są hologramy, które są emitowane w różnej formie, i one też sieć oczywiście dostarcza, i one się fizycznie pojawiają na ulicach, na ścianach, w wielu miejscach. Są też oczywiście okulary czy różnego innego rodzaju urządzenia, przez które do tej sieci można wchodzić. Natomiast jeżeli mamy chip, to możemy tą sieć jak gdyby nakładać sobie na rzeczywistość. To jest jeden element. Drugi element bardzo istotny to jest taki, że jest kilka technologii bardzo zaawansowanych w stosunku do tego, co my znamy dzisiaj. I między innymi nanoswarmy. Ja powiem o tym, bo to może nie każdy wie, o co chodzi. Nanoswarmy to są po prostu nanoroboty, czyli takie roje bardzo malusieńkich robocików, które mogą wykonywać pewne rzeczy. Na przykład można je wpuścić człowiekowi do krwi i one coś tam będą robić. Na przykład polepszać system immunologiczny. Można też je wpuszczać do jakichś większych maszyn po to, żeby one coś tam naprawiały. One sobie mogą latać w mieszkaniu i oczyszczać powietrze. Tego typu technologia tutaj jak najbardziej istnieje. Istnieje również... sobie zerkam, bo nie chcę nazwy spitolić, ale generalnie maszyny, które po prostu drukują rzeczy. Czyli my sobie po prostu zamawiamy blueprint, czyli jakiś wzorzec, wybieramy sobie i maszyna wewnątrz po prostu składa go sobie i wypluwa już gotową rzecz. Oczywiście są rzemieślnicy, którzy robią pewne rzeczy za grube pieniądze, bo to się nazywa handmade, ale to jest po prostu... dla ludzi, którzy mają dużo pieniędzy i chcą sobie coś takiego zrobić. Natomiast normalnie po prostu są drukowane rzeczy, nazwijmy to w drukarkach 3D po prostu, tego typu, gdzie to po prostu się robi. Kolejna ważna rzecz to są cyberwstrzepy, to w cyberpunku jest dość oczywiste. One funkcjonują w taki sposób, że ludzie sobie zastępują różne organy organami mechanicznymi. To mogą być nogi, ręce, które mają poukrywane funkcje, to mogą być sztuczne oczy, które widzą w inny sposób. To oczywiście są chipy, które łączą nas z internetem. Wszystko to, co możecie sobie wyobrazić. Natomiast również jest hakowanie genetyczne. To znaczy, że również jest znana technologia terapii genowych,
zarówno takich, które mają nas leczyć, ale też takich, które mają nas poprawiać i dawać nam umiejętności czy możliwości, których normalnie nasze ciała nie mają. I tutaj od zmieniania wyglądu po poprawę znowu systemu immunologicznego, po dodawanie różnych elementów takich jak na przykład skrzela i możliwość oddychania pod wodą i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest to, że do tych najbardziej rozwiniętych technologii mają dostęp ci, którzy są bogaci. Takie hakowanie genetyczne trochę trwa i jest nie tanie. Nie można sobie wejść do kliniki, popchnąć pigułki i wyjść. To jeszcze aż taka technologia nie jest. Tylko poddajemy się terapii, która trwa parę miesięcy i ona nam wykształca i jednocześnie integruje dane organy, które mają nam coś tam, jakąś cechę dać. Bomba. Chyba to się pojawi w mojej postaci. Dobra. I z technologii... Czy teraz nie czas na coś, co najbardziej cię wkręciło? Tak mi się wydaje. No tak. Jest coś, co ja bardzo, bardzo, bardzo lubię w cyberpunku. Tego w starym cyberpunku nie było tutaj. To są ghost chipy. To znaczy, jeżeli ktoś zna modyfikowany węgiel, to jest coś w tym stylu. To znaczy, mamy do głowy, do podstawy czaszki montowany chip, do którego możemy zgrać naszą osobowość, nasze wspomnienia, nasze odczucia. I możemy, i ten ghost chip może być oczywiście albo fizycznie, i tu jest różnica z modyfikowanym węglem, może być fizycznie przeniesiony do innego ciała, bądź nasza osobowość może być zgrana na inny ghost chip do innego ciała, bądź po prostu wrzucona do jakiejś wirtualnej rzeczywistości, w której ten ghost chip będzie w stanie się odnaleźć, takiej przygotowanej dla niego. Natomiast trudno się to przekazuje przez sieć radiową, dlatego że technologia jeszcze nie pozwala na dokładne przekazanie takiego, przeniesienie takiego tylu danych. Są po prostu straty i dlatego się tego generalnie nie robi, bo może się okazać, że efekt nie do końca będzie się pokrywał z celem. Dlatego generalnie też nie ma czegoś takiego, że ciało leży przez ktoś 2 lata ma ciało na przykład zamknięte w chłodni, a w tym czasie ktoś może inni sobie to ciało wynająć i w nim chodzić. Jak najbardziej przeskakiwanie z ciała do ciała jest, ale nie na zasadzie brania cudzych ciał, a jeśli to tamtego już raczej człowieka nie ma i on raczej nie wróci. Czyli po prostu my możemy sobie kupić ciało, możemy sobie je zaprojektować w odpowiedniej firmie, możemy sobie też cyborga z siebie zrobić, czyli jakiegoś robota, jakieś mechaniczne ciało stworzyć i sobie w nie nasz ghost chip będzie po prostu albo osobowość wgrana, albo po prostu przeniesiony. Natomiast tak to po prostu tu wygląda. Są już sytuacje takie, że ktoś rozdziela się swoją osobowość i funkcjonuje w 2 ghost chipach naraz. Jak Voldemort, dokładnie. Są również hakowanie tych ghost chipów i ono się może odbywać przez sieć radiową, no bo my wtedy nie zgrywamy całego, tylko na przykład chcemy go sobie podglądnąć albo chcemy coś z niego podkraść, jakieś dane. I jak najbardziej takie rzeczy się zdarzają. Są nawet jedną, i tu zaraz wrócimy sobie do opisu świata, jedną z rozrywką dzieci bogaczy jest hakowanie ludzkich ghost chipów i mieszanie im w życiach po prostu najzwyczajniej w świecie, kiedy oni są zhakowani i tylko mogą obserwować, a czasem i to nieco się dzieje i im się mąci w życie, w życiorysach, potem się to nagrywa, co się dzieje dalej i bananowa młodzież ma rozrywkę. Akci figlarze, co? Młodzi. Tak jest. To jest oczywiście jeden z przykładów, bo różnych tutaj ciekawostek jest dużo. I teraz wróciłbym jeszcze do opisu świata. Świat jest oczywiście bardzo mocno podzielony na, nazwijmy to, niższą klasę średnią i to, co jest niżej, czyli różnorakich robotników, pracowników, usług. Oni wszyscy mieszkają właśnie w tych metropleksach, o których mówiłem. Później jest ta klasa średnia wyższa, czyli różni inżynierowie, programiści, których oczywiście w tym świecie jest wielu, lekarze, prawnicy, różnego rodzaju specjaliści, finansiści, gwiazdy popkultury. Oni generalnie mieszkają w arkologiach. Arkologie to są takie dzielnice budowane najczęściej przez korporacje, bo oczywiście światem rządzą korporacje, to myślę, że każdy się domyślił. I w miastach są wydzielone arkologie prowadzone przez korporacje, gdzie tacy bogatsi ludzie sobie mogą mieszkać. Tam jest już więcej miejsca, są szerokie ulice, są skwery,
zabudowa nie musi być aż tak wysoka. I te arkologie, podobnie zresztą jak metropleksy, bywają zamknięte. Czyli, że nie każdy sobie tam może wjechać od tak. To nie znaczy, że tam stoją jacyś ludzie z bronią, ale generalnie ten podział społeczny jest dużo bardziej widoczny. Da się przechodzić, ale bez przesady. Mhm. Zarówno w metropleksach, jak i w arkologiach jest to tak zorganizowane, że ludzie niekoniecznie muszą, jeżeli nie chcą, wychodzić stamtąd, bo bardzo wiele rzeczy jest na miejscu. Lekarz, kosmetyczka, jedzenie, i knajpy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wychodzi się do centrów. Te centra nazywają się uptown i to są centra, które zazwyczaj mieszczą się w wysokościowcach, w olbrzymich budynkach. W dzień to są zazwyczaj centra biznesu, finansu, gdzie się robi wielkie pieniądze czy wielkie projekty, a w nocy bardzo często tam są kluby, restauracje, teatry i inne miejsca nowoczesnej rozrywki, gdzie ludzie spotykają, imprezują i robią różnego typu rzeczy. Także to by był uptown. Zostaje nam jeszcze taka ważna rzecz, orbitale. Orbitale są dość ważne, dlatego że bardzo bogaci właściciele, Elonowie, Muskowie, czy Zuckerbergowie, Markowie, czy Billowie, Gatesowie tego świata, żyją sobie na orbicie okołoziemskiej w wielkich statkach, czy w wielkich stacjach, gdzie wszystko to jest już zrobione na super wypasie i bardzo luksusowo, i stamtąd zarządzają światem pod spodem. To nie znaczy, że nie schodzą nigdy na dół, ale generalnie są bardzo mocno oddaleni od maluczkich. Są dwie kolonie założone przez ludzkość, jedna na Marsie, jedna na Księżycu. One bardzo szybko stały się, nazwijmy to politycznie, niezależne, dlatego że bardzo szybko okazało się, że muszą sobie tam radzić sami. Nie można aż tak bardzo polegać na bieżnych dostawach, bo te niekoniecznie zawsze przylecą. Ale te kolonie raczkują i na ten moment nie będziemy się nimi po prostu zajmować. I teraz, czy ty masz, Wojtek, jakieś pytanie do tego świata, o którym ja opowiedziałem? Nie, ja ten świat troszeczkę wcześniej naczytałem, więc mniej więcej wiem. Nic mnie nie zaskoczyło. Mam nadzieję, że rzeczy, których dociekają słuchacze, pojawią się po prostu w grze. Dobrze, to teraz ja bym chciał ci opowiedzieć już o konkretnym settingu, w jakim się znajdujemy. Będziemy grali w fikcyjnym mieście, które nazywa się Nowy Gdańsk. Nowy Gdańsk jest bliźniaczym, czy bardzo podobnym miastem, tak jak Nowy Jork, który wcześniej był Nowym Amsterdamem, New Jersey, Boston, Filadelfia i wszystkie te miasta, które koloniści założyli, kolonizując Nowy Świat. I tak samo było z Nowym Gdańskiem. Gdańsk jako jedno z najbogatszych miast w XVII-XVI wieku postanowiło w tej rzeczywistości również założyć swój odpowiednik, i kupcy gdańscy sponsorowali takie wyprawy i udało się wzorem braci czy kuzynów z Amsterdamu takie miasto założyć. Ono się znajduje niedaleko Wielkiej Dzisiejszej Piątki, nieco na południe u ujścia Wielkiej Rzeki. Czyli jest. Masz na myśli te wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, tak? Tak jest, wschodnie wybrzeże. Boston, Filadelfia, Nowy Jork, Waszyngton i coś jeszcze, też nigdy nie pamiętam. Nie wiem, czy nie Vancouver, żeby było śmieszniej, ale no już... Chyba Toronto. Toronto, przepraszam. Tak, ale zostawmy to. Tak. I tam jest też Nowy Gdańsk. Tak jak mówię, u ujścia również fikcyjnej z przyczyn obiektywnych Wielkiej Rzeki. U tego ujścia znajdowało się 8 dość dużych wysp i na tych wyspach gdańszczanie ulokowali swoją kolonijną siedzibę, i to miasto przetrwało do dziś. Na dość specjalnych prawach ono jest częścią, nazwijmy to politycznie, Stanów Zjednoczonych, ale troszeczkę jest takim dystryktem obok. Ma własnego burmistrza, i jak gdyby jest trochę traktowana jak taki na statusie takiego odrębnego stanu. Nie głosuje w wyborach na prezydenta, znaczy głosuje, ale jest pod stan, do którego podlega, podpięte, natomiast jakby jest to tak trochę jak Hawaje swego czasu, taki specjalny dystrykt. Super. To pozwala na to, że tam lokuje się dosyć dużo
korporacyjnych biznesów, dlatego że też opodatkowanie jest inne niż w Stanach i troszeczkę luźniejsze zasady bycia i życia. To jest bardzo liberalne miasto, otwarte. Czy w tym przypomina trochę Hongkong? Tak jak go znamy tutaj dzisiaj? Trochę tak. Trochę ten status Hongkongu można by porównać, aczkolwiek tutaj nie mamy wielkiego chińskiego brata, tylko raczej takie bardziej liberalne Stany Zjednoczone, które dopuszczają jakby siłą swojej konstytucji też tego typu miejsca, nie? Że może sobie Utah funkcjonować razem z Kalifornią, prawda? I jakoś to żyje. Tak. I nie strzelają do siebie za często. I tak sobie też funkcjonuje ten Nowy Gdańsk. Jedną z ważnych elementów tego Nowego Gdańska jest żuraw. I jest to fenomen na skalę światową, bo jest to po prostu winda na orbitę. Na jednej, całą jedną z tych 8 wysp zajmuje konstrukcja tego żurawia i jest kilka linii równoległych na orbitę. Tam w te i we w te transportuje się jedzenie, surowce, materiały, ludzi i w obie strony to sobie biegnie. Nad Nowym Gdańskiem na orbicie wisi sobie taki wielki, taka wielka stacja orbitalna, która rozsyła te wyniesione na orbitę towary do adresatów, czyli do różnych tych stacji orbitalnych, których jest bardzo dużo wokół Ziemi. Super. A powiedz mi, czy ten żuraw w Nowym Gdańsku jest podobny architektonicznie do żurawia, który ja znam, bo mam go blisko u siebie w domu? Znaczy, on ma określone motywy, ale generalnie wyobraź sobie, że to są takie wielkie liny, które grube, olbrzymie, które idą aż... Wyobraź sobie, że ty to widzisz, bo widzisz to codziennie. Każdy, kto jest w Nowym Gdańsku, to widzi, one są zresztą oświetlone, migają lampki na tym i to idzie po prostu w nieskończoność wysoko. A potem śmigają światła. W dół i w górę, w dół i w górę, cały czas. To jest widziane non-stop, w dzień, w nocy, rozświetla całą rzeczywistość. To jest gigantycznie wielkie i niewyobrażalnie górujące nad wszystkim, mimo że to samo w sobie jest wąskie. To nie jest jakaś wielka konstrukcja już. To jest po prostu ileś takich lin, po których windy śmigają góra-dół. Bomba. I to jest żuraw. Miasto jest tak skonstruowane, że wokół centralnej wyspy jest 7 wysp usytuowanych, właściwie można powiedzieć, na planie koła. I ta środkowa wyspa to było to pierwsze miejsce, gdzie się gdańszczanie skolonizowali. Tam jest stare miasto zwrócone na wschód, czyli w stronę ujścia rzeki. Ono sobie jeszcze funkcjonuje do dzisiaj jako taka turystyczna ciekawostka, gdzie sobie turyści czasami przychodzą, a i czasem gdańszczanie, tam się pije kawę i różne inne rzeczy. Tam się odbywa wzorem metropolii macierzystej jarmark dominikański w lecie, ale generalnie to jest wszystko już trochę wręcz stylizowane na stare. Mimo, że tam oczywiście technologia jest i tak dalej, wiadomo, ale generalnie jest taki wykrojony kawałeczek, że jak się wszędzie, gdzie się odwrócisz, to widzisz wieżowce, ale one są za chwilę. To jest taki przytułek starości. Taki przytułek starości, dokładnie. I na tej wyspie centralnej jest również właśnie Uptown, czyli olbrzymie wysokościowce. Tam są zlokalizowane też władze miasta. Tam są też najbardziej znane przybytki kultury, jakieś teatry, jakieś miejsca, gdzie się tańce, spektakle taneczne odbywają, tego typu rzeczy. I uniwersytet. Uniwersytet Gdański? Uniwersytet Nowogdański. On też jest na tej głównej wyspie. Oprócz tego mamy dwie wyspy, które są zarezerwowane dla arkologii, czyli dla tych bogatych dzielnic. One, właśnie arkologie nie są pionowe. Upton jest pionowy, czyli właśnie ta środkowa wyspa i jeszcze jedna, gdzie są właśnie biura i tak dalej. Natomiast arkologie, one są zrobione tak, jakbyś sobie dzisiejsze bogate przedmieścia wyobraził. Tylko że oczywiście to są bardziej takie super, ultra nowoczesne apartamentowce. One niekoniecznie są aż tak wysokie. Tam jest miejsce dla zieleni, bo tam w wysokościowcach nie masz. Owszem, 5- czy 6-pasmowe ulice, które idą na kilku poziomach, latające pojazdy, które pomiędzy tym się przemieszczają na co 15, co 20 pięter. Są parkingi dla tych latających pojazdów również na dachach.
Natomiast w arkologiach owszem, ale to jest tam jeden taki budynek, dwa, a generalnie ludzie mieszkają tak, żeby mieć trochę miejsca, za które płacą, może jakiś kawałeczek zieleni dla siebie. Rozumiem, luksusiki. Tak? Dobra. Luksusiki. Arkologie to są luksusiki. Luksusiki dla wyższej klasy średniej i nieco bogatszych, takich, których nawet dla bardzo bogatych, ale takich, których nie stać na to, żeby się przenieść na orbitę, do super luksusowych stacji orbitalnych. Mhm. Oprócz tego mamy port. Port obsługuje bardzo dużo, bo on obsługuje też żurawia, więc bardzo dużo rzeczy z całego świata również przypływa po to, żeby to wytransportować do góry w kosmos, tanio, przez żurawia. A jednocześnie jest bardzo dużo, praktycznie jakieś porty są na każdej wyspie, ale to są porty wewnętrzne, dlatego że miasto jest połączone olbrzymią ilością mostów i te mosty nie pozwalają tym olbrzymim statkom, które przypływają ze świata, na pływanie pomiędzy wyspami. One generalnie od północy sobie przypływają, tam jest ten najbardziej wielki port i stamtąd łódkami, statkami takimi, które mogą pod mostem przepłynąć, to jest wszystko rozwożone po wyspach, a jednocześnie tymi mostami się ludzie przemieszczają, jest oczywiście również metro i tym metrem też mnóstwo ludzi jeździ. No i powietrzem też to wszystko sobie lata. Są stocznie, Gdańsk jest miastem stoczniowym, jest koło portu, aha, i teraz ważna rzecz, ten główny port już jest na mainlandzie, on już nie jest na wyspach, tylko on już jest jakby na kawałku... Tak, na kontynencie. Na kontynencie, tak, dokładnie. I tak samo stocznie. Stocznie są usytuowane niedaleko tego głównego portu, tam się buduje i luksusowe jachty, i olbrzymie statki. Czy może, chociaż nie chciałbym zabrzmieć zbyt politycznie, ale stocznia mogłaby być imienia Lecha Wałęsy? Wiesz co, mogłaby być, ale nie wiem, bo szczerze mówiąc, ta historia po zaborach się zupełnie rozjechała. Dobrze, zostawmy. I Nowy Gdańsk się stał miastem, bardziej bym to porównał do wolnego miasta Gdańska w okresie międzywojennym, niż do czegokolwiek innego. Jakby. I on jest niezależny politycznie i nie wikłający się politycznie przez ten cały okres czasu. Zachowuje taką szwajcarską neutralność, dzięki czemu dają mu wszyscy spokój. Trochę jak Monako, Monte Carlo na przykład też, nie? To jest takie miejsce tego typu. I tam się nikt w politykę tego typu nie chce za bardzo bawić, dlatego że dzięki temu jest kasa. Płynie kasa strumieniami po prostu nieprawdopodobnymi. Giełda jest też w tym mieście. Oprócz nowojorskiej giełdy jest giełda nowogdańska, bardziej dzika i nieuczesana. Troszeczkę inaczej kontrolowana niż ta nowojorska. Tak. I też kupa szmalu się tam przewaga. Dobra, super. To brzmi dobrze. Czy coś jeszcze o Nowym Gdańsku, czy przechodzimy do postaci? Przechodzimy. Aha, no i są też wyspy, na których są te indery, czyli te, to są wielkie miejsca produkcji, olbrzymie fabryki, w których ludzie pracują, elektrownie i tak dalej, też są dwie wyspy przeznaczone na to, gdzie to cały czas zasuwa, pracuje i wypluwa ludzi z metropleksów, którzy tam po prostu pracują. Okej, okay. No i teraz jak się robi postać? Pokazuję tutaj teraz na ekranie kartę. Pozwól Maćku, że przez chwilkę tylko powiem, co na karcie widać, żeby ludzie mieli pogląd, dobra? Dobra. Oczywiście poza nicknamem i description, czyli opisem postaci, to są dosyć jasne sprawy, ale po lewej stronie karty widzicie tutaj trademarki, które będą podstawowymi atrybutami postaci i one działają troszeczkę jak te atrybuty w Freeform Universe czy w Funcie. Są to określniki, że nie znajduję teraz lepszego słowa, na postać i te określniki będzie można dospecjalizowywać edge'ami, czyli korzyściami, jakimiś takimi specjalnymi rzeczami. Te trademarki i edge będą mogły być wykorzystywane przy wszystkich testach jako dodatkowe kości. Po prawej stronie karty, ja tak trochę jeżdżę, jak widzicie są hity, czyli to, co mogę znieść fizycznie, ale są też conditions, czyli warunki, które będę dostawał w trakcie gry w zależności od okoliczności. To, że będę na przykład zły, czy przestraszony, czy wyczerpany, będzie wpływało też mechanicznie na następne testy. Postać może się nabawić traum, postać będzie miała jakieś niekorzyści, wady od samego początku. Tutaj nie ma punktów fu, tylko są punkty stand, czyli takie kaskaderskie punkty.
które bardzo fajnie też działają, można je wydawać, żeby no, na przykład niwelować rany albo rerollować jakiś test. I bardzo fajna rzecz, przed każdą akcją, przed każdym jobem, tak się tutaj nazywa, wybiera się na ten job konkretny sprzęt, ale to jak już będziemy grali właśnie w joba, to zobaczycie, jak to będzie się działo. Ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to drive, motywacja, że tak, no to jest słabe słowo, drive brzmi lepiej. Każda postać ma swój drive, on się składa z 10 kratek i ten drive to taka oś kampanii, powiedziałbym. Coś, co się dzieje, przewleka się poprzez poszczególne przygody i może być czymś spektakularnie kończącym kampanię. Może tak się nie stać. Zobaczymy, jak to będzie. Oddaję ja tylko dodam, proszę bardzo. Ja tylko dodam, że trademarki najlepsze tłumaczenie, jakie znalazłem, to jest znak firmowy. Ale to w pewien sposób dobrze oddaje to, czym te trademarki są. Co, czy teraz jest pora, żebym ja powiedział koncept swojej postaci? My trochę go sobie przegadaliśmy, ale on jest jeszcze niegotowy, niezrobiony. Tak, bardzo cię proszę. Więc mi też podoba się opcja ghost chipowa. Widziałem niedawno pierwszy sezon serialu Altered Carbon i chociaż jak mówisz, są pewne różnice, to trochę na tym zbudowałem pomysł. Więc stara kobieta, 80-paroletnia babcia, będąca osadzona w domu starców w Nowym Gdańsku, czeka na śmierć, jest samotna od wielu lat, bo przed 40 latami była no, niechcący świadkiem tragedii rodzinnej, bo jej mąż, pracownik grinderów jakiejś tam fabryki, uwikłał się w gangsterskie sprawy i jacyś gangsterzy przyszli do domu Hanny, bo tak się nazywa ta starsza pani, i podczas gdy ona była w innym pomieszczeniu, dokonali egzekucji na tym jej mężu oraz niestety na dwójce dzieci. Starsza córka, a młodszy syn. I to absolutnie złamało Hannę, była zdolna tylko i wyłącznie do dosyć automatycznego, mechanicznego wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Pracowała, do tego przejdę później troszeczkę, bo to jest związane z jednym z trademarków. I te życie samotne, puste zupełnie, czekające na śmierć i oczywiście ironicznie ona nie nadchodziła, więc ona się, Hanna się doczekuje starego bardzo wieku. I w domu starców, w którym jest, jakąś jej koleżankę, sąsiadkę przychodzi odwiedzić ktoś, kto mieni się je wnukiem tej starszej innej pani. Ale starsza inna pani jest na jakichś badaniach albo na czymś, jest chwilowo nieobecna. I po prostu przez przypadek rozpoczyna się rozmowa starszej babuni Hanny Lang oraz tego młodego, elegancko ubranego mężczyzny, który nawet jeśli się przedstawił, to Hanna tego po prostu nie pamięta. I może to tak czasami bywa. To jest ten moment, w którym jakiś balon rozpaczy zostaje przekuty i Hanna opowiada temu nieznajomemu swoje życie. Ujmuje nim tą swoją historią tego mężczyzny na tyle, jak się dowiaduje następnego dnia, że on przysyła jej do tego domu starców ghost chip, w który można załadować osobowość. Czy ja mogę interferować? Proszę bardzo. Więc on jej przysyła po prostu taką, nazwijmy to zaproszenie. Zaproszenie opłacone z usługą, że ona sobie pójdzie do kliniki i oni ją tam tego ghost chipa nagrają i tego ghost chipa, a w zasadzie inaczej, że ona sobie wybierze po prostu nowe ciało już z ghost chipem i oni z tego jej starego ciała do tego nowego ghost chipa ją wgrają. Dokładnie tak. Więc Hanna wybiera, oczywiście trwa tam jakiś proces decyzyjny, ale wyobrażam sobie tą przez 40 parę lat zupełnie pustą osobę, oddającą się smutkowi, albo wyciszoną tak zupełnie, oddającą się pracy urzędniczej, dostaje taki dziwny strzał. Ja sobie wyobraziłem też, że oprócz tego zaproszenia z usługą jest też krótka karteczka od tego mężczyzny. Na przykład coś na zasadzie, możesz się zemścić.
To mi się przyda, bo na tym oprę swój drive. Ale ona wybiera ciało. No. Tak, bo myśmy o tym nie powiedzieli, ale w trakcie tej, myśmy sobie wcześniej, jak już powiedziałeś, o tym rozmawiali, o tej postaci, i w czasie tej dyskusji z tym wnukiem, nie wnukiem, ona powiedziała o tym, że wyszło na to, że jednym z rzeczy, którą by chciała jeszcze zrobić, to zemścić się za tą swoją rodzinę. I on przysyłając jej ten pakiet, tak jak mówisz, dał jej szansę na tą zemstę. Tak. Ja nie wiem, czy 80-paroletnia kobieta jest w stanie powiedzieć, że ona by się chciała zemścić, ale na pewno była w stanie wyrazić, że codziennie, kilka razy dziennie żałuje, że nie wyszła wtedy z tego pokoju, kiedy zaczęła słyszeć najście w domu, i choćby nie zginęła wraz z mężem i z dziećmi. Więc jakby ten ból, ten mężczyzna w domu starców przekuł na... Bo on jej podpowiedział tę zemstę. Tak bym chciał troszeczkę. Może to w niej było, ale on to nazwał. Super. Dobra, ciało, które będzie grało. Ona wybiera mniej więcej 20-letnią, niesamowicie sprawną, o zabójczym ciele kobietę, dziewczynę, cyberpunków, punkwerę, jak to nazwać. To jest ciało właśnie zhakowane genetycznie do tego, że jest niesamowicie sprawne. Możliwe, że ma ulepszone, tak na razie mówię o swojej wizji, ścięgna i mięśnie, przez co jest niesamowicie atletyczne, zwinne, skacze wyżej, biegnie szybciej. I jednym z trademarków, może od tego bym chciał zacząć, jest właśnie feral skin. Jak zauważyłem, feral to jest w tłumaczeniu coś zwierzęcego, coś dzikiego. Teraz pokazuję, jak wygląda ten feral. On ma... To, co jest tutaj napisane, co widzicie przy feral, to są nie tyle edge proponowane, co tak zwane triggery, czyli coś, co postać ma, mając taki skin. To nie są wpływy mechaniczne, tylko po prostu to są pewne fakty o tym trademarku. Dobrze mówię, Maciek? Tak, to są triggery, czyli wyzwalacze, czyli rzeczy, które przy jakich czynnościach można użyć tego trademarku później w mechanice, bo to jednocześnie fabularnie określa tą postać i mechanicznie. To znaczy, że ten feral skin będzie mógł być użyty w różnych sytuacjach, kiedy trzeba coś zrobić szybko. Ja bym tu jeszcze dodał... Aha, bo tu jest, Wojtek, ty to pokazujesz i tam jest napisane takie Wolf DNA. Ale ja rozumiem, że ty nie chcesz mieć uszów ani... Nie. Jakby, bo z tego, co mi wcześniej mówiłeś, niektóre z tych triggerów mogę wybrać, a niektóre nie. Tak, ja po prostu będę to charakteryzował zaraz, pisząc swoje edge. Teraz przez chwilkę wpisuję opis tego, co teraz powiedziałem, że 85-letnia Hanna Lange dostaje ghost chipa. To ja dopowiem, co ja bym chciał, żeby tu było, dobrze? Dobrze. Ode mnie jakby. To, co ja bym bardzo chciał. Ghost chip, jakby to jest oczywiste, że tam musi być. I teraz ty się możesz zgodzić albo nie, ale mi dosyć zależy na tym, żebyś ty miał tam też chipa łączącego cię z internetem na stałe. Tak, bardzo bym chciał. Dobra. To działa w ten sposób, że po prostu nakłada ci wizję na wizję. Jak gdyby, tak? Tak. Przepraszam, że możesz... tak laguję, ale jednocześnie piszę, ale rozumiem i się zgadzam z tym. Dobra, i następna rzecz, która moim zdaniem tam powinna być siłą rzeczy troszkę jakby, to tam oprócz tej całej sprawności, polepszonych mięśni i tak dalej, też refleks, rozumiem, jest polepszony. Mhm. To ja uważam, że tam powinno być polepszony system autoimmunologiczny. Czyli ona szybciej się leczy, lepiej się, tak? To jest to? Tak, leczy się, odpiera choroby, regeneruje. Jakieś tam rany, które były, to wszystko u niej działa szybciej, jest momentalnie się dużo bardziej inne niż u normalnego człowieka, ilości hormonów, enzymów uruchamiają, szybko jest produkcja różnych rzeczy, więc ona jest jak gdyby bardzo odporna dzięki temu też. Dobra, to wiesz co, ja skopiowałem na razie wszystkie triggery trademarkowe, ale eliminuję z tego wilcze DNA. Tak. Ten trigger enhanced olfactory senses, nie wiem, czy to jest olfactory, ale ulepszone zmysły. To jest węch. Olfactory senses to znaczy, że... ulepszony zmysł węchu. Tak.
to ja bym chciał, żeby to był jeden z moich edge'ów. Więc korzyści, czyli wpisuję to pod korzyść. Może tak być? Czyli super węch. Tak. Czy super zmysły w ogóle? Ja myślałem, że to są super zmysły ogólnie, czyli mogę na przykład zamienić ten olfaktory na po prostu ulepszone zmysły, żeby to wpływało na refleks tej postaci, na szybszą reakcję, ponieważ wyczuwa... Ale to czekaj. No? Refleks to jest czas reakcji, a super zmysły to jest zauważanie rzeczy, których normalni ludzie nie zauważają. Dobra, ja chciałem to połączyć w ten sposób, że poprzez to, że Angie słyszy, widzi, wyczuwa trochę szybciej, ponieważ lepiej, może zareagować szybciej. Ale jeśli wolisz, to mogę tę korzyść nazwać ulepszonym refleksem. Nie, mi chodzi, no o to, nie, chodzi mi o to, żebyśmy później wiedzieli, o co szło, nie? Tak. I jeżeli idzie o to, że ty masz super czas reakcji, to niech to będzie super refleks po prostu. Dobra, to wpisuję super refleks jako edge. Bo jeżeli chcesz mieć super zmysły, to będziesz miał tak, że będziesz po prostu słyszał rzeczy, których inny człowiek nie jest w stanie usłyszeć. Że będziesz, będziesz chciał kogoś tropić, to będziesz miuchał nosem zapach. Dobra, niech nie będzie tą edge'em, tylko super refleks niech będzie edge'em. Z triggerów tego... Bo ty zmysły masz polepszone w tym ciele, ale nie aż tak, nie? Mhm. Po prostu. Nazwałem ten trademark, czy tam znak firmowy, Dziki Skin. To jeszcze w kontekście Nowego Gdańska dziwnie brzmi. Zamienię to na skórę. Jeszcze lepiej. Jeszcze dodaj pawulot do tego, to już w ogóle nie. No to ty dodałeś, a nie ja. No dobrze, to na razie zostawmy terminologię, może znajdziemy jakieś lepsze słowo, ale... Jestem Sam Feralskim po prostu już. No, twój. Dobra. Wiem, o co chodzi. Spośród triggerów chciałbym też jako edge zapisać... Czekaj, bo ja to mam jednocześnie na swojej kartce. Atletyczność, w której chciałbym, żeby się wiązała taka ogólnie sprawność gimnastyczna, ale też to właśnie skakanie. Czy tak może być? Czy wolałbyś, żebym to wyspecjalizował? Wiesz co? Może być. Tylko teraz, jeżeli ty mi mówisz, że to jest atletyczność, skakanie, to ja rozumiem to w ten sposób, że ty wszystkie atletyczne rzeczy robisz po prostu zajebiście i super, a skakać chcesz lepiej niż zwykle? Nie, mi chodzi o to, że te skakanie jest częścią tych ulepszonych, nie wiem, zwierzęcych ścięgien i mięśni. Skakanie, przewrót, unik. Tak, dobra. Chciałbym to tak ogólnie nazwać. To nazwijmy to jako atletyka po prostu. Mhm. Bo równie dobrze to możemy nazwać jako super sprawność, ale atletyka, ja wiem, o co ci chodzi. Bo tutaj jakaś tam lepsza trochę siła też w tym jest, jak rozumiem. Tak. No właśnie, czyli niech będzie atletyka i mamy całą, wszystkie fizyczne takie wydarzenia załatwione, rozumiem. Dokładnie. Więc to jest mój trademark, znak firmowy Feral Skin. Rzeczywiście Feral Skin jest chyba na razie najlepsza. To ja tylko jeszcze mam pytanie, czy ten Feral Skin, czy ta laska, oprócz tego, że jest super zgrabna i tak dalej, czy ona jest ładna? Tak, to rzeczywiście, już o tym mówię, dokańczam też opis. Ona jest super zgrabna, super ładna, ale po pierwsze ma w środku osobowość starszej kobiety, więc myślę, że to może czasami wychodzić w dziwnych reakcjach, w czymś w oczach, oraz ma bliznę przez policzek, którą pewnie można by się było pozbyć, ale to ciało miało tą bliznę, kiedy wybierała je Hanna i Hanna się tej blizny też nie pozbyła. Dodaje ona zadziarności, jakieś troszeczkę szpetoty, może nie jest to taki lukrowany aniołek, tylko... Dobra. Punk. Dobra. To teraz jest... No dobra. Dobra, to idźmy dalej w takim razie. Jest jeszcze jedna korzyść, którą chciałbym w tym trademarku Feral Skin mieć. No. Chciałbym, żeby to ciało było mistrzem noży. Mam taką wizję, że w tym określeniu, w tym tagu mistrz noży, chciałbym, żeby była zarówno walka wręcz tymi nożami, jak i celne rzucanie tymi nożami. Co ty na to powiesz?
Ale to są, to mają być narzędzia mechaniczne, a nie coś, co jej wyskakuje z palców. Tak, 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 oczywiście. Ona ma mieć zestaw swoich noży, do tego przejdę później, kiedy będziemy kiedyś wybierać sobie sprzęt, ale ona po prostu jest wyćwiczona w walce nożami, zarówno w walce na bliskim kontakcie wręcz, jak i rzucaniu jej nimi. Dobra. Hmm? Czy to się mieści w tym feral skinie? Jako takim mieści po prostu się. Ulepszonym, sprawnym ciele? Dobra, to super. To ja na razie mam jeden trademark, ale już aż trzy edge wykorzystałem. Przejdźmy do drugiego znaku firmowego. Tak jest, słucham. Tu chciałbym, żeby on się wiązał z charakterem pracy zawodowej Hanny. I w podręczniku coś, co najbliżej mi jakby do tego, co mam w głowie jest, to jest wage slave, czyli niewolnik wypłaty, chyba tak można by to nazwać, czyli pracownik taki urzędniczy, bo ja bym chciał, żeby Hanna przez całe swoje życie była urzędniczką. I ona jest wykształcona ku temu, więc jej mariaż z tym mężczyzną, z jej mężem, który okazał się być też gangsterem, było tak jakby obniżeniem jej klasy, ale ona poszła za miłością, czasami tak bywa, że się zakochuje ktoś w łobuzie. No ale wiesz co, czekaj, bo jakiego rodzaju urzędniczką ona była? Bo ona mogła być równie dobrze urzędniczką, wiesz, obsługiwać w urzędzie petentów w okienku. Tak, tak, ale nie, ja bym chciał, żeby ona była takim, ja sobie to nazwałem data management. To bym chciał, żeby było jako edge, jako korzyść tego trademarku. Dobra, i teraz docieramy do sedna, Wojtek. No. I tu się będziemy trochę tłukli. Dawaj. Bo ja to widzę tak. Jak coś źle widzę, to musisz mnie poprawić. Dobrze. Ja to widzę tak. Ona ma lat 80. Tak. Od 40 lat ponad została wyłączona przez śmierć. I tak jak mówiłeś, chodziła mechanicznie, bla, 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 do tej roboty i powiedzmy, nie stać jej było na to, żeby sobie kupić tego ghost chipa wcześniej samemu, prawda? Tak. Więc ona i nie stać, jak rozumiem, było na różnorakie terapie. Oczywiście medycyna ogólnie jest na wyższym poziomie, więc ona tam żyje, ale jakby pytanie jest, co to znaczy? To znaczy, że co najmniej od 10-15 lat ona jest na emeryturze tak naprawdę. Tak. Siedzi sobie w tym domu spokojnej starości i tam, nazwijmy to, dogorywa. I po imieniu rzecz. I teraz, co się z tym wiąże? Jakie są konsekwencje? I teraz to jest już bardziej pytanie do ciebie. Dlatego, że pytanie, czy... I teraz zobacz. Ona, jak rozumiem... Pierwsze pytanie, czy ona wcześniej już miała chipa wrzuconego do głowy, że się łączyła z internetem w myślach, czy ona po prostu sobie na ekranach, czy na jakichś tam okularkach zasuwała? I tu jest, wracamy do pomysłu fabularnego, bo ja sobie wyobraziłem, że ona tym urzędnikiem jest dlatego, bo założyłem, że zarządzanie danymi to w dużych przedsiębiorstwach może robić automat, w sensie maszyna, komputer. Ale pomyślałem, że może w mieście, w urzędzie miejskim są programy na przykład, że u nas nie pracują tylko komputery i sztuczna inteligencja, ale pracują też ludzie, którzy są po prostu wykwalifikowani. Więc ona się załapała, jak była młoda po studiach, do takiego programu i po prostu przez to, że nigdy nie spaprała niczego, z wszystkim pracowała, to pracowała właściwie do końca swych dni. Ale w związku z tym, że to było z takiego społecznego programu, to ona nie miała nigdy takiego chipa, tylko przychodziła jak ten taki, powiedzmy, czysty człowiek do pracy, podłączała się za pomocą urządzenia do sieci i w tej sieci researchowała, archiwizowała, układała dane, łączyła jakieś tam rzeczy. Dobra, czyli ona bardziej pracowała na wewnętrznej sieci niż wychodziła w internet. Tak, tak. Dobra. Te wyjście w internet też chyba trochę tak. Natomiast jak ty opowiadałeś o Nowym Gdańsku, to bardzo mi się spodobała opcja żurawia i tej windy i pomyślałem sobie, czy ona nie mogłaby być urzędnikiem tego rodzaju w tym żurawiu. Czyli jakby, że ona kategoryzuje, układa dane. Jest takim specem od danych. To się mieści w fikcji, że w takiej firmie też bywają zatrudniani ludzie? Tak, tak. Znaczy generalnie jest tak, że... Tu może jeden wstręt.
może niepotrzebny, ale może to ułatwi. Cyberpunk to nie jest do końca super science fiction. To jest science fiction, ale jakby nie do końca. Aha. Więc wiadomo, że zakładamy, że są roboty, które wykonują bardzo dużą część pracy, ale to nie eliminuje z tej pracy takiej powtarzalnej, codziennej, żmudnej ludzi. Ci ludzie w jakimś sensie muszą tym robotom pomagać albo im coś tam, proste rzeczy, na przykład mówiąc na dzisiaj, wklepywać faktury. Dobra. Tak? Niektóre. Albo jakieś inne dane, albo coś tam sprawdzić, albo to coś tam... mi to bardzo leży. Bo ja po prostu widzę, że ona skończyła wyższe studia, właśnie zarządzanie na przykład, ale była dobra w statystyce, w organizowaniu danych i znalazła taką pracę jako taka mała szara myszka i przez całe życie tak przerobiła. Dobrze. Więc korzyścią, czyli edge'em tego znaku firmowego, który nazwałem urzędniczka, ja chciałbym, żeby było zarządzanie danymi. Wiesz co, biuralistka można tak powiedzieć trochę, co? Bardziej. Mówisz o trademarku? Tak. Bo urzędnik to jest ktoś, kto pracuje trochę też dla państwa jakby, nie? Tam obsługuje petentów, coś tam, ZUS. A ty, jak rozumiem, ona pracowała dla korporacji, tej, która ma tego żurawia. I tam po prostu była jedną z wielu osób, która zajmowała się po prostu data miningiem. Właściwie bardziej już później obsługiwała duże sztuczne inteligencje zajmujące się tym data miningiem. Wykonywała proste prace, przy tym coś tam wyszukiwała, przesuwała, no coś tam, jakąś obsługę tego typu robiła. Czyli pracowała w jakimś biurze, mówiąc w wielkim skrócie, jeśli dobrze cię rozumiem. Tak, tak. Przychodziła sobie do biura, siadała sobie z innymi paniami, które sobie robiły rano kawkę i herbatkę, miały 15-minutowe przerwy na kawkowanie i gadanie i tak dalej, i tak dalej. Paprotka. Ona doskonale potrafi się rozeznać w danych, w systemie komputerowym. Myślę też, że w sieci chciałbym dołożyć jej taką opcję, wiesz, że research potrafi zrobić, żeby wyszukać coś niezbędnego w danym momencie do jakiegoś dokumentu. Dobra. I ja rozumiem, że ten data mining to jest jej edge. Tak. Ty to nazywasz taką górnictwem danych, tak? Data mining. Tak. Dobra, tak. Mi się to podoba. Ja napisałem zarządzanie danymi, to jest trochę czytelniejsze. Dobra, zostawiam to, nieważne. Później to jakby i tak kartę zuniwersalizuję językowo, bo na razie mam część po angielsku, część po polsku. Chodzi mi o to, czy ty chcesz zarządzać danymi, czyli umieć je układać, czy ty chcesz wyszukiwać odpowiednie dane i je łączyć ze sobą? To drugie. Dobra. Data mining. Dobra. Górnik danych. Podoba mi się to. Poszukiwasz może też być. I dobra. Trzeci teraz znak firmy. Poczekaj, bo ja chcę tą biuralistkę jeszcze doprecyzować. Jako znak firmowy biuralistka, która zajmowała się data miningiem, to ja rozumiem, że tam się mieszczą też takie rzeczy jak poruszanie się po korytarzach korporacyjnych, gadanie z ludźmi, to, że ona wie, jak ta rzeczywistość wygląda, wie, do kogo jak się odzywać, od razu teraz się domyśla, jak się... Mówisz o tych triggerach, które ja, bo ty tego nie widzisz, tak, ja skopiowałem, widzowie to mogą sobie widzieć i rzeczywiście ja dopisałem od siebie jeszcze jedną rzecz, wiesz? Precyzyjna, bo ja chciałbym, żeby ona była dobra w tej pracy, a to poniekąd dlatego, że nie mając jakichkolwiek rozkojarzeń, trosk, myślenia o rodzinie i tak dalej, dobrze, po prostu nie ma, to ona jest focused na cel i potrafi działać precyzyjnie. Dobrze, a ty znalazłeś to jako co? Wesley, dobra, już widzę. Tak. No i właśnie jest biurokracja, są ploteczki takie firmowe, praca komputerami, orientacja na szczegół. Dokładnie. Super, i trzeci. I trzeci jest taki, to tutaj mam pytanie do ciebie, czy w fabule to się zmieści, bo ja bym chciał, żeby ten trzeci znak firmowy nie był związany z charakterem i osobowością mojej babci, czyli Hanny Lange, tylko zakładając, że już jakiś czas to ciało Hanna Lange ma, to ona odkryła, będąc w tym ciele, absolutną fascynację pojazdami. I chciałbym, żeby trzecim moim znakiem firmowym było coś, co się tutaj nazywa Revhead, a zauważyłem w tłumaczeniu, że jest to po prostu fascynat sportów motoryzacyjnych. I moja starsza pani po prostu wsiada na pojazdy, na których nigdy nie jeździła i ciśnie, ile się da.
Dobra, i teraz pytanie. Bo tu jest machine interface, widzisz to? Tak. I czy ona tak jeździ? Czy ona jeździ, jeździ, czy ona jeździ w ten sposób, że się włącza do maszyny? Wiesz co, fabularnie chciałbym, żeby ona głównie chciała manualnie jeździć, ale myślę, że ma taką opcję. No bo skoro w skinie swoim ma te połączenie z, na stałe z, przez chip z internetem, z siecią, to sądzę, że z takim interfejsem danego pojazdu też nie ma problemu, żeby się połączyć. Dobra, a teraz jest pytanie inne. Czy to musi wynikać z tego nowego ciała? No, trudno mi sobie wyobrazić, żeby moja Hanna Lange, tak jak ją widzę, cichutka urzędniczka, wiesz, była fascynatem szybkiej jazdy. Dobra, a czy możemy zrobić tak, że ona się zawsze trochę interesowała i lubiła jeździć różnymi rzeczami, ale po prostu nie przyszło jej do głowy, żeby odpierdzielać aż takie fiki? Bo ja rozumiem, że tobie chodzi o to, że dzięki temu nowemu ciałowi i tym wszystkim rzeczom ona po prostu nagle robi poślizgi kontrolowane, nurkowania. Już mam pomysł. Słuchaj, a może ona jako młoda dziewczyna, tam 19-20-letnia, kiedy poznała swojego... Czekaj, ja znajdę, bo ja mam wpisane w historię jego imię, tego męża, Gregorego. I Gregory, młody łobuziak, po prostu miał swój motocykl i... Ona po prostu część afektu, którym go obdarzyła, wynikało z tego, że on jeździł z nią przez to miasto, jak nikt inny z nią nigdy wcześniej nie jeździł. Więc część tego romansu to było przeżywanie prędkości z Gregorym, a później dorosłe życie oraz te tragiczne śmierci sprawiły, że ona tego nie zaznawała inaczej niż jadąc, nie wiem, metrem do pracy. Wyłączyła to. Tak jak wszystko zresztą. Dokładnie tak, ale jak tylko dostała to ciało, zobaczyła, jak świat śmiga na wszystkiego rodzaju pojazdach, to szybko spróbowała sama i okazało się, że to po prostu leży na niej, jak wiesz, skrojone do... Dla mnie bomba. Dobra. I ja co prawda mam wyczerpany już limit 4 korzyści systemowych, ale jak dojdziemy w pewnym momencie do standpointów, to się okaże, że można nie tylko standpointami zdobyć jeszcze, jeśli mistrz gry się zgodzi. Ja bym chciał, później za to zapłacę, ale teraz powiem ci, że chciałbym mieć jeszcze korzyść w tej motoryzacji i tą korzyść, żeby było... Po angielsku to się pięknie nazywa push a machine to its limits. Wyciśnij z maszyny co tylko się da. Tak jest. Ja się oczywiście się zgadzam. Dziękuję ci bardzo. To mi się trochę kojarzy z tym skinem, który ona ma, z zwierzęcym, czymś, co jest jakby trochę... Nie dbam o konsekwencje. Jak nacisnę, w sensie potrafię z maszyny wycisnąć, co się da. To chyba najlepiej opisuję, już nie będę plątał. Dobrze, to teraz przechodzimy do punktu kolejnego. Mhm. Dwa flowy. Dwie niekorzyści. Tu też mam pomysł. Tak jest. Jeden pomysł jest właśnie związane z dostaniem nowego ciała i z tym nowym życiem, z tym byciem cyberpunkiem, że Angie pokochała hazard i gdzie tylko może to się zakłada, gra o coś i chciałbym, żeby to był jej kłopot, że jak może tylko zagrać o coś, jak w jakiejś relacji może się założyć o coś, to ona to zrobi, co wplątuje ją w kłopot. Czyli nałogowy hazard. Tak. Dobra. A druga rzecz jest związana z tym, że jest starszą panią, która miała trudne życie. Chciałbym, żeby ta niekorzyść nazywała się miękkie serduszko. Ona nie jest zdolna do zrobienia złych rzeczy oraz jak komuś się dzieje krzywda, to ona jak taka trochę niezrealizowana do końca matka pomoże, zatroszczy się i tak dalej. A tu ja się spytam, czy zgrzytnęło mi. Bo to jest osoba, która wyszła, tak jak ja to rozumiem, która wyszła ze swojej 80-letniości generalnie i to, co ją napędza, do czego zaraz do drive'u dojdziemy, to napełnia ją zemsta. Mhm. Zemsta na gangsterach, którzy zabili jej rodzinę. Tak. I gdzie tu jest miękkie serduszko, jak trzeba będzie te czaszki tam odstrzeliwać? Wiesz co?
jeżeli to jest właśnie wada, niekorzyść, to ona ma utrudnić w pewnej sytuacji zrealizowanie na przykład swojego napędu. Miękkie serce, zapisują. Tak. Aha. I ja nie chciałbym, żeby ta postać nie była zdolna do zabijania, bo jeżeli ja będę, wiesz, jestem cyberpunkiem, więc i to mścicielem, więc na pewno do tego dojdzie, ale chciałbym, żeby ta kobieta nie mogła torturować się, czy pastwić, czy wykorzystywać czyjąś krzywdę do zrealizowania swojego celu, kogoś nie, wiesz, niezaangażowanego. Dobra, ja zapisuję to jako miękkie serce i to po prostu, ja rozumiem, będzie odpalało w różnych sytuacjach takich, że ona pewnych, że z jednej strony pewnych granic będzie jej trudno przeskoczyć, a z drugiej strony będą takie, jak ja ciebie rozumiem, sytuacje, w których jej po prostu zmięknie serce i zamiast truć przez kolejne zastępy wrogów, to ona tam będzie... Ona się zatrzyma, żeby robić resuscytację na przykład. ale będzie ratowała dziecko na przykład. Mhm. Tak? Tutaj, coś w tym stylu. Dokładnie tak. No tutaj może ja tylko dwa słowa o mechanicznej sprawie związanej z tymi niekorzyściami, bo właśnie na świeżo to przeczytałem, że grając sceny, w których ta jedna z tych wad sprawia kłopot fabularny naszej, mojej postaci, mogę odnowić zasób swoich punktów kaskaderskich. Stantów, tak. Tak, bo na początku każda postać ma 3 i to jest maks tej postaci. W trakcie gry możemy powiększać tą bazę, ale 3 to jest na początku taka normalna baza i w ciągu gry mogę odnowić tą bazę aż do 3 punktów, właśnie wykonując sytuację, w której moja niekorzyść coś syfi. Dobrze myślę? Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Oprócz tego ja mogę też ci tam rzucić czasem. No, dziękuję, chociaż nie spodziewam się, znając twój srogi charakter. To znaczy wrzucić nie stanty, tylko wrzucić flowa, że działa. A, no właśnie, tutaj właśnie mówiłem o srogim charakterze. Dobra, to co teraz zostaje nam? Drive. Chyba tak. I ja tutaj od razu wpisuję, że zemścić się za zabójstwo dzieci. Bo kiedy ona, ta w ogóle akcja sprzed 40 paru lat, to była bardzo szybka akcja. I ona, będąc w innym pomieszczeniu swojego mieszkania, zanim rozpoznała, że coś się dzieje, to już słyszała strzały. I te strzały ją usadziły w miejscu. I ona nie przeczuwała, że Gregor jest aż tak w głębokim łajnie, bo Gregory się do tego nie przyznawał. Bo ona oczywiście wcześniej w małżeństwie wymusiła, to może za mocne słowo, ale nie, no, chyba wymusiła od niego pewną deklarację, jeżeli chcesz mieć rodzinę, dwójkę dzieci i normalne życie, to trzeba odpuścić gangsterkę. I on powiedział, że oczywiście tak jest, kochanie, nie ma o czym mówić. I ona wiedziała, że czasami chodzi się napić ze starymi kumplami, że lubi szybką jazdę, ale nie sądziła, że robi rzeczy nielegalne, a ta cała sytuacja sprawiła, że zrozumiała, że cały czas ją oszukiwał. Dlatego jego to pomścić ona, jest jej trudno. Bo trochę uważa, że on jest winny tego, że dwójka jej dzieci, czyli 11-letnia Alice i 8-letni Christian, zostali zastrzeleni. Zanim zostali zastrzeleni, to ona usłyszała tylko z tego drugiego pokoju zdanie, które trochę napędza ją w tym drive'ie. Chodzi mi o to, że ona usłyszała nazwę gangu, że to są Neptuni. Neptuni, że któryś z tych strzelców wykrzyczał do Gregorego, że nie można robić w chuja Neptunów. Po angielsku to lepiej brzmiało w filmie. You don't wanna fuck Neptunes. Ale rozumiem, co to chodzi. I ona tylko to usłyszała, potem padły 3 strzały, ona struchlała, tak wyszła, to zobaczyła 3 ciała. I kiedy dostała możliwość zemsty, mając nowe ciało, to ona chce znaleźć tych Neptunów. Tak jest. Ja się zgadzam. Dobra. I teraz przechodzimy do następnego punktu. I tym następnym punktem jest... Boże, bo teraz to ja się zgubiłem dla odmiany, żeby było śmieszniej. Wiesz co, bo to ja jestem bardzo odnaleziony, bo oprócz tego, że określiłem ten drive, ten napęd,
to on ma pod spodem 10 kratek. Tak. Tak, i według reguł jest tak, czy ty się na to zgodzisz, że ja mogę jedną z tych kratek zmarnować, czyli zaznaczyć ją i dzięki temu wziąć dodatkową korzyść. Tak, tylko pamiętaj, że wyciśnij z maszyny co się da. Tylko te dwa słowa jak działają w bardzo dużym skrócie drive'y. O, właśnie, drive'y generalnie w tej grze działają tak, że mogą być bardziej bądź mniej na widoku. W zasadzie można sobie wyobrazić grę, w której realizujemy ten nasz drive, to nasze pożądanie, żądze, to do czego dążymy w downtime, czyli poza grą fabularną, ale też może się to dziać w czasie fabuły. Mhm. Jako punkty doświadczenia dostajemy też takie punkty leverage'ów, czyli takich dźwigni form nacisku, które możemy wykorzystywać na robienie drive'u. I my sobie wtedy zaznaczamy, że zrealizowaliśmy kolejną kratkę do naszego celu, do realizacji naszego celu. Natomiast jeżeli nam nie idzie, jeżeli mamy jakieś tam problemacje, to również mogą nam być wykreślane, jak nie zaznaczane, tylko wykreślone kwadraciki. I w pewnym momencie, kiedy nam już zabraknie tych pól do zaznaczania, można grać dalej, ale wtedy, żeby odznaczyć, to trzeba naprawdę się napracować. Fabularnie już, bądź w downtime. Jak się następuje po prostu... Przepraszam cię, możesz powtórzyć ostatnie zdanie, bo straciłem cię i możliwe, że cię nie słychać było. W zasadzie oczywiście sytuacja, w której on po prostu został zastrzelony, zabity czy coś tam. Zszedł ze sceny inaczej, ale generalnie się rzuca na końcu test i w zależności od tego, jaki jest stosunek tych naszych zrobionych do tych wykreślonych, albo nam się udaje, albo nie, zrealizować ten drive. Jeżeli nam się udaje, no to opisujemy jego przyszłość, post bycie cyberpunkiem jako świetlanych, a jeżeli nie, no to... Trochę tak? Zaczyna cię przerywać w tej całej wypowiedzi. Mam nadzieję, że ona jest jakby sens przechodzi, a że zaraz internet się trochę uczesze. Bo internecik w koronawirusie, czasie płata figle. Ale no wiadomo, czyli jakby w pewnym momencie jedną testował swój drive, tak. Patrząc, czy się mi uda dokonać tej zemsty, czy nie. I ona to się będzie odbywało mniej lub bardziej mechanicznie i fabularnie. To będzie zależało od tego, jak nam się gra potoczy, prawda? Tak, tak, jak najbardziej. I wykreślając na wstępie jedną z tych kratek, po prostu zmniejszam prawdopodobieństwo, że się uda z sukcesem to. Tak jest. Ale decyduję się to zrobić, żeby móc właśnie wycisnąć jeszcze jedną korzyść. Dobrze, i to jest właściwie od takiej mechanicznej strony wszystko. Masz trzy stanty, każda postać ma trzy punkty życia, nazwijmy je. Tu jest tak, że one się bardzo łatwo... Problem pojawia się w momencie, kiedy wszystkie stracimy, wtedy łapiemy traumę. I ta trauma to jest albo jakaś cięższa rana, o którą już musimy zadbać, żeby ją wyleczyć, albo jakiś uraz psychiczny, albo jeszcze coś innego. To wszystko w zależności, kiedy tam się stało, to fabuła dyktuje, czym ta trauma jest. Natomiast te hit pointy możemy jeden odzyskać nawet po prostu łapiąc oddech gdzieś tam między scenami. Jak jest, nie jesteśmy w zagrożeniu, to możemy sobie coś zrobić, że nam ten wróci ten jeden punkt. Ja tylko o tym mówię dlatego, że no, żeby nakreślić, jak to tutaj trochę działa. I no i teraz w zasadzie to jest tyle, dlatego że zostaje nam ekwipunek tak naprawdę takie rzeczy typowe, czyli wygląd, styl, to są ładnie affectations, czyli... Właśnie affectations chciałbym rzucić, wiesz? Dobrze, przejdźmy do tego, bo mogę na chwilkę wejść w słowo? Ale rzucaj. Bo pokazuję teraz stronę, gdzie jest tabelka z affectations, czyli takimi, nie wiem, nawykami, takimi słabostkami. I tutaj, jak widzimy, może być jakiś zły nawyk, jakiś wkurzający innych nawyk, więc rzucę dwoma szóstkami, lewa to będzie kostka biała, czyli pionowa linia, a prawa kostka, bo rzucam na Discordzie, wy tego nie widzicie, więc ja tutaj komentuję niczym Szpakowski rzutów, piszę właśnie tekst wykrzyknik roll 2d6 i wychodzi mi piątka i trójka, czyli... Annoying habit. Tak. Mam wkurzający wszystkich nawyk. Albo do wszystkich mówię pal, czyli ziomek, albo bardzo głośno się śmieję,
albo znam się na wszystkim lepiej, albo way to perky, to nie wiem, co to jest perky. Ale mi się wydaje, że śmianie się głośno pasuje do niej. A możesz się nie zgodzić oczywiście. Ale z drugiej strony też mi pasuje mówienie do wszystkich pal, tylko zamienić pal na coś takiego babciowego. Curuś, synuś, albo słoneczko. Dobrze, dobrze, super, zajebiste. Bardzo mi się podoba. Tak, tak, tak. Czyli mówię do wszystkich słoneczko. Albo coś. Albo moja droga, mój drogi. Bo to też tak, jest takie fajne. Dobra. Normalnie by się powiedziało paternalistycznie, ale w tym wypadku to babciernalistycznie. Tak, tak. Do wszystkich. Zaraz. Mówię. Tak. Nie, persynku i percuruś. Tak. Synku i curuś. Curuś. dobrze. Wiesz co, ja sobie zapiszę, że to może być też mój drogi, albo jest właśnie słoneczko, albo coś dobra, takiego. Dobra, dobra. Bo to też będzie zależało od sytuacji. I teraz tak, drogi Maćku, ty chyba byłeś, coś mówiłeś, a ja ci wpadłem z tymi affectations. Czy ty chcesz dokończyć tę myśl? Bo mi chodzi o to, że na karcie jest coś, czego jeszcze nie dotknęliśmy, co nazywa się sprzęt, gear. I on się wiąże z pewną strukturą gry, jak się gra w Neon City Overdrive, która mi się troszeczkę kojarzy z sekwencyjnością gry w Ostrza w Mroku, w Blades in the Dark, bo właśnie jest faza jobu i faza downtime'u. Czy chciałbyś kilka słów o tym opowiedzieć? Bo z tego, co wiem, dzisiaj jak będziemy grali prolog, to nie będziemy grali według tej struktury, tylko po prostu zrobimy sobie wstępniaka dla odnalezienia postaci. Będziemy i nie będziemy. No to... Generalnie equipment działa tutaj w ten sposób, że postać ma wszelki equipment, który wynika z jej trademarków, ale jest to equipment umożliwiający zrobienie czegoś. To znaczy, jeżeli my chcemy mieć motocykl, to tak jak tutaj jesteś tym Revheadem, to możesz mieć motocykl, ale to jest zwykły jakiś tam motocykl. On pozwala jeździć motocyklem. I tyle. Tak samo można mieć tysiąc innych rzeczy. Można mieć mieszkanie, można mieć komputer, można go z chipa, można mieć łącze z internetem. Co się chce i wynikające ze znaków firmowych, to się ma. Natomiast ten equipment, o którym teraz mówimy, to jest equipment specjalny, który bierze się na joby, na misje. I tak naprawdę dobiera się go, znając misję, pod kątem tego, co będzie się robić. I wygląda to tak, że gracz ma 4 rzuty na ekwipunek i może sobie wymyślić jakąś rzecz, na przykład rzeczony motocykl i powiedzieć, że i dodać do niego tagi, czyli określniki. I to już będą określniki, które będą mogły grać mechanicznie w grze. Na przykład super szybki, na przykład opancerzony, na przykład, nie wiem co jeszcze może mieć motocykl, super zwinny. Może być też super piękny, zwracający uwagę. Tak. I tyle, można maksymalnie 4 takie cechy dołożyć do takiego ekwipunku i rzucamy kostką sześciościenną. Jeżeli rzucimy więcej niż chcemy zmieścić cech w danym ekwipunku, to go mamy. Jeżeli nie rzucimy, to nam przepadł rzut i go nie mamy. Mhm. I mamy takich rzutów 4. Możemy marnować te rzuty na dodawanie sobie plus 1 do rzutu. Czyli mogę powiedzieć, ok, chcę mieć zajebisty motocykl, który ma 4 cechy. Boję się, że go będzie mi trudno rzucić, bo muszę rzucić 5 bądź 6, więc marnuję jeden z moich rzutów na ekwipunek po to, żeby mieć plus 1. Mhm. I to jest ekwipunek, który my mamy tylko na tą misję, kiedy bierzemy sobie następny job, to znowu od nowa wybieramy ten specjalny super ekwipunek od nowa. Czyli krótko mówiąc, mogę mieć motocykl, którym sobie jeżdżę codziennie, ale on nie będzie mi przechodził, ale to nie będzie ten super wypasiony mega motocykl, a czasem może to będzie ten mój, ale ten mój będzie stał w garażu, a nie uczestniczył w misji, jeżeli ja go sobie nie rzucę. Tak, fabularnie możemy to ogrywać jak chcemy, ale na każdą misję mogę sobie wziąć nowy zestaw super zajebistego ekwipunku, który będę rzucać przed rozpoczęciem. A czy w związku z tym, że za chwilkę przejdziemy do prologu, wykonujemy teraz akcję ze sprzętem, czy nie? Jeszcze nie.
Mhm, dobra. To bo najlepiej chyba to wyjaśnić na przykładzie, a to pewnie się odbędzie przed pierwszą sesją. To się odbędzie w trakcie, mam nadzieję, tego tak, prologu. Tak, tego joba. A, w trakcie prologu, no dobrze. To czy coś jeszcze mówimy z tej części mechanicznej, czy jesteśmy gotowi przechodzić do prologu, Maciek? Jesteśmy gotowi przechodzić do prologu. W takim razie zaczynajmy. Prolog. Ty jesteś Hanna Lange. Ja jestem w środku Hanną Lange, ale ja nazywam się Angie. Angie coś, czy Angie Angie? Nie, Angie, to jest mój nickname, nickname tego skina. Jestem po prostu Angie. Dobra. Więc wróćmy jeszcze do czasów, kiedy byłeś Hanną Lange na chwilkę. W tym pakiecie, który dostałeś od tego człowieka, który był wnukiem, a okazał się nim nie być, a który później przysłał ci paczkę. Tak, w tym pakiecie. Bo to chyba, przepraszam, w ogóle nie padło, ale ja później jak przepytywałam tą swoją współlokatorkę, to ona nie miała wnuka. To jest rzecz też tajemnicza, nie do końca wiem, może ja pomyliłam babcię, ale nie potrafiłam go zlokalizować. Tak jest. I teraz w tym pakiecie była koperta. I w tej kopercie był list i jeszcze jedna koperta. W tym liście on pisał to, co było dosyć oczywiste, czyli opisał ci, jak masz się w sieci zarejestrować, żeby pójść po to nowe ciało, dawał takie proste instrukcje, informował cię też, że oprócz tego, że masz zamówiony wybór z najwyższej półki ciała, to też na twoje konto wpłynie kwota. To nie jest jakaś oszłamiająca kwota, ale ona jest po to, żebyś mogła rozpocząć nowe życie, nie przejmując się przez pierwszy miesiąc, dwa kasą. I na końcu tego listu był taki dopisek, że zostawiam dla ciebie jeszcze jedną kopertę. Naciesz się życiem. Poczuj się w nowym ciele. I jak będziesz gotowa, otwórz ją. I tam masz tą drugą kopertę. Mhm. Dobra. I pierwsze momenty były takie, że oczywiście trzeba było coś wymyślić. Po pierwsze, zmienić lokum. No bo trudno, żeby 20-letnia Angie zamieszkiwała w domu starców. Tak. Dali ci tam parę dni na wyprowadzenie się, całkowicie zdziwieni, jako że to był taki, nazwijmy go, socjalny dom starców w niezbyt bogatej dzielnicy, w jednym z tych metropleksów. I no i trzeba się było wyprowadzić, znaleźć sobie mieszkanie, kupić sobie być może jakiś pojazd do szalenia po mieście, odkrywać siebie i odkrywać rzeczywistość. Rzeczywistość, jako że ty dosyć długo siedziałaś w tym domu starców i przez ostatnie ileś lat nie wychodziłaś, ona się trochę zmieniła, ale nie jest jakoś bardzo różna od tej, którą pamiętasz. Więc jeździsz po ulicach, podziwiasz miasto, robisz różne inne rzeczy. I w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że czas nadszedł, żeby kopertę otworzyć. I w kopercie jest napisane: znajdź Rosalindę Oliveira. Okej. I rozumiem, że postanawiasz ruszyć tym tropem.
Tak, tak, tylko właśnie sobie ją zapisuję, bo... Bo Angie ma kilka nawyków po Hannie. Hanna na przykład ma niewielki notesik i ołóweczek i zapisuje tam sobie różne rzeczy. Więc oczywiście, jak tylko to przeczytałem, to za pomocą chipu łączę się z siecią i wpisuję Rosalinda Oliveira. Próbuję znaleźć informacje jej dotyczące. Tak, ale zanim jeszcze to zrobisz, to jakby w trakcie tego robienia, tam jest jeszcze taka informacja i daj jej to. I tam jest taka jak gdyby wizytówka, na której jest tylko logo. To jest takie koło z takim trójkątem, którego wierzchołek jest na środku. Jedna linia idzie do góry, druga linia idzie w bok. I nic więcej. I jest napisane, oddaj jej to. I szukasz tej Rosalindy Oliveira. Nie jest to jakoś strasznie trudne znaleźć panią Rosalindę Oliveira. Nie jest to też strasznie łatwe. Za chwilę dojdziemy, co dalej. Natomiast pierwsza rzecz, jaką znajdujesz, to to, że jest to znana aktywistka. Jako, że w tym świecie również działają ludzie, którzy działają na rzecz ludzi poszkodowanych, biednych, takich, których sytuacja jest trudna. U nas by się powiedziało, że to są lewacy albo misjonarze, w zależności kto jak na to patrzy. Ale to są ludzie, którzy generalnie poświęcają się pracy na rzecz społeczeństwa i najczęściej rozwiązując jakieś problemy tego społeczeństwa, którego władze lub system nie do końca chcą rozwiązywać albo robią to nieudolnie. Mhm. I pani Rosalinda Oliveira stacjonuje na co dzień na wyspie, na której wszyscy mówią osiedla. Jest to jedna z tych wysp, które tworzą Nowy Gdańsk. Zawsze się mówi, że się jedzie na osiedla. Mhm. Ona ma numer, dlatego że wszystkie wyspy, podobnie jak w Nowym Jorku, ulice mają numery. Bardzo podobnie, zresztą korzystając z tego wzorca, zorganizowano Nowy Gdańsk. I te osiedla też oczywiście mają swój numer i to jest numer 8. To jest wyspa numer 8. Okay. Nazywana też kiedyś Bastionem Północnym, dlatego że wiesz to, że kiedyś w bardzo dawnych czasach to była wyspa od strony oceanu, jedna z dwóch od strony oceanu osłaniających tą wyspę środkową i tam stacjonował, był taki mały forcik, który chronił miasto przed ewentualnymi napadami pirackimi bądź obcych flot. Były takie dwa, bastion północny i południowy. I ten bastion północny, numerkowo 8, obecnie w slangu mówi się, że to się jedzie na osiedla. Głównie dlatego, że to jest wyspa metropleksów, czyli tych wielkich budynków, wielkich osiedli, dla lower middle class albo dla ludzi też biednych. I ona stacjonuje na jednym z takich osiedli, który się nazywa Zaspa House. Wszyscy wiedzą, kto mieszka w Nowym Gdańsku i chociaż trochę po tym mieście się porusza, wiedzą, co to jest Zaspa House. To jest jedno z trzech największych takich metropleksów na tej wyspie osiedla. Ona zbudowana jest w ten sposób, że to jest taki pentagon, czyli takich pięć wielkich budynków, bloków mieszkalnych, 30-piętrowych, bardzo długich, ułożonych w pięciokąt. I tam mieszka dużo ludzi. Ten metropleks cieszy się nie najgorszą sławą, ale też nie najlepszą. Są gorsze, niewątpliwie, ale są też oczywiście i lepsze miejsca do życia. Każde takie miejsce to zbiór mnóstwa, dziesiątków tysięcy, tam mieszka parę dziesiąt tysięcy ludzi w tym Zaspa House. Te bloki mają długość mniej więcej 200-220 metrów i tak jak mówiłem, są wysokie na 30 pięter. W środku też jest znana dosyć budowla, nazywa się Zaspa Tower. Nie wiem, czy Hanna tam kiedyś była, czy nie. Natomiast generalnie jest to miejsce, do którego nikt nie idzie, jak nie ma po co.
Tam ludzie mieszkają i oni tam po prostu żyją. Tam, jak w każdym metropleksie, można nie wychodzić stamtąd, jeżeli nie ma takiej potrzeby, aczkolwiek bardzo dużo ludzi stamtąd wychodzi do roboty najzwyczajniej w świecie. Ale tam jest wszystko. Są przychodnie lekarskie, jest szkoła, jest przedszkole. Wszystko, co sklepy, oczywiście, są knajpy, nawet są występy artystyczne, jakieś takie lokalne, miejscowe, więc jak ktoś chce, to może stamtąd nie wychodzić. Generalnie można tam wejść przez dziurę pomiędzy tymi budynkami, bo one są, tak jak mówiłem, ustawione w taki pięciobok, w pentagram, mówiąc w wielkim skrócie. Tak, to na takim planie to jest zbudowane. I pani Rosalinda Oliveira stacjonuje w jednym z takich domów i tam prowadzi działalność, nazwijmy to, społeczną, czyli wspomaga różne upadłe dusze, które tam są, rozwiązuje różne problemy tego miejsca, czyli walczy i wspomaga różnego rodzaju narkomanów, pomaga ludzi, którzy się uwikłają w jakieś zatargi z gangami, też biednym oczywiście pomaga załatwiać różne dokumentacje, bo ludzie chodzą do urzędów starając się, i Rosalinda Oliveira jest znana z tego oraz z organizowania różnych aktywistycznych akcji w stylu podnieśmy podatki bogatym, służba zdrowia dla każdego, lepsza edukacja dla wszystkich i tak dalej, programy antynarkotykowe, które mają polegać nie na wsadzaniu do więzienia, tylko na współpracy z tymi ludźmi, uznawaniu, że są chorzy i tak dalej, i tak dalej. Tego typu tematami zajmuje się Rosalinda Oliveira. I widzisz, że jej działalność jest na tej zaspie dosyć znana. I tam na tej zaspie ludzie ją znają. Co robisz dalej? Ja parkuję motocykl, na którym przyjechałam, pod Zaspa Tower i idę pod adres, który wcześniej wyszukałam. Jestem ubrana w czarną, wygodną skórę i są to i spodnie, i kurtka. Pod kurtką mam koszulkę na ramionczkach. Te spodnie bardzo ładnie pokazują zgrabne kształty Angie. Ubrane na rogach mam sportowe, czarne buty. Biorę Dobra. Kask pod rękę i idę do Rosalindy. To, co ci się rzuca w oczy, to to, że każdy z tych pięciu, to są olbrzymie budynki. Dla człowieka to wydaje się, jakby to było budowane dla gigantów. One się ciągną pod niebo. Na zewnątrz, tak jak ty podjeżdżasz na zewnątrz i parkujesz samochód, bo tam do środka samochodem nie można wjechać, można albo zaparkować motocykl, można albo zaparkować na zewnątrz tych budynków i tam są takie parkingi, albo wjechać na parking podziemny. Natomiast niedaleko też jest stacja metra. Natomiast to, co ci się rzuca w oczy, to to, że każdy z tych olbrzymów jest pomalowany na jakiś kolor z jakimiś tam odcieniami takimi dosyć abstrakcyjnymi. I ten jeden jest czerwony, ten, który widzisz, i to jest ten, do którego jedziesz. On ma w adresie D. Ten obok niego stojący, który widzisz jakby bokiem w tej chwili do siebie, jest pomarańczowy, a drugi z drugiej strony po prawej, czyli na południe, jest brzoskwiniowy. Mhm. I czyli taka trochę ciapata tam jest. Pozostałe dwa, które gdzieś tam w przerwach widzisz, są: jeden jest taki jaskrawo żółty, drugi taki blado żółty, nazwijmy to. Ogólnie dosyć ciepłe barwy. Tak jest. Tak jest. To są 30-piętrowce i na tą stronę zewnętrzną są balkony. Balkony, widzisz przed sobą morze balkonów. Jest popołudnie, jest lato, więc jeszcze nie jest ciemno. W ogóle w Nowym Gdańsku jest klimat taki raczej ciepły, nieco cieplejszy niż u nas. Oczywiście wpływ oceanu jest, więc czujesz wiatr, czujesz ten specyficzny powiew morza w powietrzu, który bardzo dobrze znasz i trochę nie wyobrażasz sobie, jakby to mogło być bez niego. Mhm. I
Natomiast nie ma tutaj lądowisk dla tych wszystkich latających. Są takie stanowiska na parkingu wydzielone, że jak ktoś chce podlecieć, to sobie może tam na ziemi usiąść. Być może takie są również na dachach. Wiesz, że w Uptownie, tam w tych dzielnicach biurowcowych, to normalnością jest, że takie platformy dla tych latających są poumieszczane. Tutaj tego nie ma. Na balkonach jest wszystko to, co można powiedzieć, można sobie wyobrazić, że mogły być na balkonach. I żeby wejść do środka, musisz wejść jak gdyby do środka i od środka są alejki, które prowadzą już do klatek. Mhm. Na podwórku widzisz otoczone siatką boisko do koszykówki, z drugiej strony gdzieś w oddali większe, prawdopodobnie do jakiejś piłki nożnej albo do czegoś takiego. W środku znajduje się Zaspa Tower. Wielka wieża, która jest bardzo szeroka u podstawy i tam widzisz reklamy sklepów, jest też ewidentnie jakieś centrum medyczne. Na samej górze, bo to się nagle robi w taką dosyć wąską wieżę, która idzie wysoko, wysoko w górę. Na samej górze jest przeszklony taki najprawdopodobniej knajp albo coś takiego otoczone szkłem, co by u góry, to się rzuca momentalnie w oczy. I widzisz też wielki hologram. Wielki hologram, który widzisz takiego misia. Małego pluszowego misia, który w rzeczywistości hologramowej nie jest wcale taki mały, bo jest wielkości około 5 metrów i ssie sobie paluszek. I nad nim jest napis Miś 5.0. Najlepszy dla twojego dziecka. I ten miś wstaje, zaczyna iść w miejscu, oczywiście coś tam zaczyna mówić, taki dymek się pokazuje z jego buźki. Kojarzysz, że ty ciągle widzisz ostatnio tego misia na tych ulicach, po prostu gdzie nie pójdziesz, to jest miś 5.0, miś 5.0. I można już po prostu zwrócić, jak się tego misia widzi, również jest i tutaj. Ja nie patrzeć na tego misia. Trzeba skręcić w prawo, tam jest dość zielono o dziwo, bo często w Metroplexach tej zieleni w ogóle nie ma, ale tutaj ktoś to zaprojektował, może dlatego ten Zaspa House jest taki znany, że w środku oprócz tych boisk i oprócz tego Zaspa House jest dosyć sporo przestrzeni wypełnionej takimi trawniczkami, rachitycznymi drzewkami, bo tu za dużo słoneczka nie dochodzi, więc wszystko jest w ogóle w takim cieniu. Mimo że jest słońce, czujesz całkiem ciepło, bo to wszystko jest przez te bloki ocienione. One rzucają bardzo daleki cień. Oczywiście są miejsca jednosłonecznione, ale generalnie wszystko jest takie w cieniu tych bloków. Angie jeszcze jako Hanna dawno temu w wolnych chwilach dla zabicia czasu interesowała się trochę tym oryginalnym Gdańskiem. Na przykład wynajdywała rzeczy, które mają podobne nazwy i w Nowym Gdańsku, i w Starym Gdańsku, i za pomocą kamerek Google Earth obserwowała, jak to wygląda w tym prawdziwym Gdańsku. Przez co, widząc to, co teraz opisujesz, dostrzega pewne podobieństwo w fotografiach, w wideo, które widziała jakiś czas temu, bo w Gdańsku tym oryginalnym jest dzielnica Zaspa i na niej jest dużo wysokich bloków, które tworzą kręgi wokół właśnie placów zabaw, boisk, drabinek, dużej ilości zieleni, a same bloki będące bardzo wysokie rzucają cień, w którym podczas letnich przynajmniej zdjęć chowali się spacerujący. Tak, się i to do tego. Tak, i teraz też widzisz, że wejścia są, na parterze jest po kilka wejść, do każdego jest jak gdyby 10 wejść, tak jak jest, wiesz, że jest 10 takich jakby klatek, wiesz, że ten adres do tej Angie mówi, że ona jest w klatce oznaczonej rzymską piątką. Do Rosalindy. Do Rosalindy, przepraszam. I do Rosalindy Oliveiry. A właściwie nie tyle nawet do Rosalindy Oliveiry, co do jej takiego centrum. Dlatego, że wiesz, że tam w środku są bardzo różne rzeczy. Siłownie, jakieś dla dzieci, jakieś place zabaw, sklepy, kina, whatever, miejsca, gdzie ludzie przychodzą, wymieniają sklepy z programami, pełno jest różnych ludzi, którzy coś tam naprawiają i tak dalej, i tak dalej. I między biblioteki, takie też tradycyjne, bo jeszcze się zdarzają coś tego typu rzeczy,
dla wariatów i sklepy z rupieciami, ale między innymi są też takie właśnie centra, gdzie można sobie coś załatwić i po prostu wewnątrz takich bloków, co za chwilę zobaczysz, bo wchodzisz przez jedną z takich klatek do tego bloku czerwonego, czyli do bloku D i na dole jest olbrzymi hol, taki jak gdyby na jedno piętro w górę, czyli ten sufit nad tobą jest dość wysoko i w środku chodzą ludzie, wszędzie wyświetlają się jakieś na ekranach, które są na ścianach wyświetlają się reklamy, ale wszędzie są właśnie jakieś sklepiki, rzucać się w oczy jakieś wielkie akwarium, w którym pływa jakaś dziwna, egzotyczna ryba. Obok są wystawione owoce, które można sobie kupić. A na środku tych holów, bo to jest, te wszystkie sklepy są przyklejone do ścian, natomiast na środku tych holów co jakiś czas widać takie jakby wręcz budynki, ma się wrażenie, że to są. I to są pomieszczenia z windami, a obok, po każdej ze stron, wejścia na schody. I te schody sobie idą i znikają w suficie, no podobnie jak windy. W każdym miejscu wind jest jak gdyby cztery, czyli po dwie z każdej strony. Bo możesz albo od jednej, albo od drugiej strony podejść do takiej wyspy. Naokoło chodzą ludzie, jedni z siatkami, jedni sobie siedzą, bo jest też sporo takich ławeczek, gdzieniegdzie jakaś roślinka doniczkowa. Widać, że ludzie siedzą, coś tam sobie patrzą w sieci i stajesz tam, widzisz tam. Ja chciałbym podejść do stoiska z owocami i kupić sobie twardą gruszkę, bo jako starsza osoba miałam problemy z jedzeniem twardych rzeczy z oczywistych względów, więc w nowym ciele uwielbiam jeść twarde rzeczy, więc wybieram sobie twardą gruchę i idąc do mieszkania, do tego biura Rosalindy Oliveira, gryzę gruchę. Jeżeli trzeba wjechać windą, to jadę windą, a jeżeli to jest na pierwszym piętrze, to idę po schodach. Nie, to jest na 21 piętrze. I na 21 piętrze i można tam albo wjechać windą, co jest zdecydowanie szybciej, albo wleźć schodami. I oczywiście jadę windą. I gdy podchodzisz do windy, słyszysz rumor, który jest ze schodów, które są tuż obok. Takie łubudu i stęknięcie, jęknięcie. Patrzcie, co się dzieje. I widzisz mężczyznę, takiego młodego, ale już nie pierwszej młodości, 27-8 lat, coś w tym stylu, tak to oceniasz, o ciemnej karnacji, ale nie murzyn, tylko po prostu biały, tylko taki wręcz brązowa ta skóra prawie, ciemne, czarne włosy, który podnosi się na dole, właśnie musiał zlecieć ze schodów, utyka, podniósł się, patrzy na ciebie. Coś robisz? I zaczyna iść w twoją stronę. No, patrzę na niego. Czemu idzie w moją stronę? Przygotowuję się do odrzucenia kasku motocyklowego, kiedy tylko będę potrzebował ręki. Ale w prawej trzymam gruchę i zajadam. On sięga za... Bo on ma na sobie taką jakby kurteczkę. Sięga za pazuchę. I wyciąga coś stamtąd. Patrząc na ciebie. Jestem na ugiętych nogach gotowa do jak najszybszego skoku, gdyby to coś, co wyciąga, chciałby mnie zaatakować. I mówię do niego, co tam masz? On patrzy się na ciebie, wyciąga paczkę i mówi, słuchaj, ja nie dam już rady. Masz. Co to jest, synek? Co? To jest paczka. Paczka, słuchaj, musisz to zanieść do... Na 21 piętro, do Rosalindy Oliveiry. Dasz radę? A czemu tylko schowaj to. Mi to chcesz dać? Czekaj, synuś, czemu ty mi to chcesz dać? Bo mnie zaraz złapią, ona musi to dostać. A ja już nie mam siły uciekać. Szybko, bo biegną, albo wyjdą z windy. Bierzesz? Biorę go, ale za ramiona i chcę go przeciągnąć pomiędzy te szyby windowe. Jak zrozumiałem, jest kilka tych takich szybów windowych.
jeżeli ludzie będą wysiadać z windy, to mogą nie dostrzec nas, jak będziemy pomiędzy nimi, tak jakby trochę skitrani. Dobrze myślę? Nie w pierwszej chwili, ale to jest tak, że te drzwi się po prostu rozsuną i oni wyjdą. I wy będziecie stali jakby po środku. Możecie się spróbować schować na klatkę schodową, ale być może, że ktoś go goni też schodami. No to nie. To szybko za windy, najwyżej będę miała chwilkę przewagi. I go przyciskam. Dobra. Do ściany. Ach, noga mi... Uważaj. Chodzi twoja noga, chcesz mi wciskać jakąś paczkę. Chcesz coś ode mnie, to mów o co chodzi. Słuchaj, po prostu widać, że nie jesteś stąd. Więc weź tą paczkę i proszę cię zanieść to do pani Oliwery. To jest złota osoba, ona musi to dostać, a mnie zaraz dorwą. Dobra, chciałbym odczytać z twarzy, czy on kłamie. Czy on ma dobre intencje. Dobra, to teraz powiedz mi... w takim razie, którego trademarku chcesz użyć? Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to pracownika biura Żurawia, tej biuralistki, ponieważ tam mnóstwo ludzi, ploteczki, pracownicy korporacyjni, to mi przychodzi do głowy. Dobrze. I to masz jedną kostkę od systemu na plus? Mhm. Tak, tutaj jest jedną kostkę za Wage Slave'a, za biuralistkę. Mhm. Czy mam jakieś kości niebezpieczeństwa? Tak, masz jedną kość niebezpieczeństwa od niego, dlatego że patrzysz na niego i widzisz, że on jest po prostu na pierwszy rzut oka szczery do bólu w tym, co mówi. I w zasadzie chciałoby się mu pomóc. Wzbudza zaufanie, chłopak. Taka szczera twarz wpatrzona na ciebie. Dobrze. Ciemne oczy. Wyjaśniając kwestię rzutu i mechaniki, rzucam trzema kostkami K6. Mam dwie kości w puli akcji i jedną kość niebezpieczeństwa. Wynik kości niebezpieczeństwa, jeżeli będzie taki sam jak którakolwiek z kości akcji, może wykasować tę kość akcji. Tak jest. Rzucam. Na kości akcji mam piątkę i dwójkę, a na kości niebezpieczeństwa jedynkę, więc mój najwyższy wynik to piątka, czyli wydaje mi się, że jest to sukces z kosztem. Tak. Partial success. Dokładnie. Wiesz co? On jest szczery twoim zdaniem. To znaczy, on faktycznie chce ci coś dać, bo faktycznie się boi, że zaraz go ktoś dorwie. I może być z tym problem. Natomiast słyszysz w tym momencie, jak otwiera się winda i słychać głosy. Gdzie on jest? Odsunąć się! Biorę tę paczkę. Wpycham go biodrem jak najdalej, w sensie jak najbardziej, żeby był schowany za szybem windy od ich strony, a sama na pewniaku z tą paczką idę w stronę tej windy, która się otworzyła. I widzisz trzech gości, są dość postawni. Dwóch z nich ma zamiast prawej ręki metalowy wszczep. Czyli taką metalową, normalnie z palcami dłoń, ale od razu rzuca ci się w oczy, że są metalowe, one są zresztą odkryte, oni się z tym nie kryją, wręcz przeciwnie. Tam na tym pulsują jakieś diodki, widać, że są jakieś mechanizmy, które mogą wskoczyć, trudno powiedzieć. Oni wyglądają na ochroniarzy, jak rozumiem, tak? Nie, oni zupełnie nie wyglądają na ochroniarzy. Oni wyglądają na członków gangu, bo doskonale wiesz, że w takich miejscach jak Metroplexy bardzo często królują gangi. Aha. I oni mają takie narzucone na siebie skórzane kurtki, takie same, albo w bardzo zbliżonym fasonie. I każdy z nich ma symbol takiego... no, igły, żądła, czegoś w tym stylu, wyszyte na ramieniu. Ja chcę natychmiastowo i moim interfejsie w połączeniu z siecią zrobić, wiesz, takiego print screena tego logo i sprawdzić w wyszukiwarce, co to jest. Mała! Ty to wrzucasz do tej wyszukiwarki, ona ci coś tam już wyświetla, widzisz to, ale jakby widzisz też ich, bo to ci się wyświetla jak gdyby tak, w przestrzeni, dokładnie, także to ci się wyświetla jakby w przestrzeni, ale widzisz przez niego ich.
Możesz myślą to zrzucić na bok, zmniejszyć co chcesz, ale... E, mała! Co jest, synek? Uśmiecham ja się. Ci dam zaraz, ja ci dam zaraz synka. Widziałaś tu takiego jednego? Tak, wybiegł drzwiami wyjściowymi. Spadł ze schodów i pobiegł od razu. Jak jego szukasz? Pobieg? Kur... Ja pierdo. I oni zaczynają iść w stronę. Które drzwi? A którymi byś uciekał na jego miejscu? Muszę ci wszystkim pomagać? I się uśmiecham, zwracając tę stronę twarzy, na której jest blizna. Co chcesz osiągnąć? Żeby się odwalił ode mnie. Czyli chcesz troszkę go nastraszyć, no, jak tak, rozumiem. Tak, tak, w sensie tak. To rzucaj. I co ty my tu mamy? Z moich trademarków nie wiem, czy coś pasuje, chyba że mój skin, bo w nim jest wygląd. Tak. No i to tyle. Mhm. Czy mamy jakąś kość niebezpieczeństwa? Masz jakąś kość niebezpieczeństwa. On się czuje bardzo pewnie. Ty mu zaczynasz tutaj podskakiwać, on trochę nie wie też, kto ty jesteś. Mhm. Więc, nawet bym powiedział, że masz dwie kości niebezpieczeństwa. Dobra, to rzucam 4 6. Tak? Tak jest, tak. 5-1 na akcji, 6-2 na niebezpieczeństwie, więc mój najwyższy wynik to 5. Tak jest. Czyli sukces z kosztem. Spokojnie. Może byś tak po prostu powiedziała, gdzie on poszedł. Tacy zaczynasz się jak wy, na pewno domyśliliby się, że pobiegł i pokazuje wolną ręką, tą z gruszką, tam, w te drzwi, bo spadł tamtymi schodami. Stamtąd go zrzuciliście, czy nie? Zapamiętam cię, mała. I biegną w tamtą stronę. Wysyłam buziaka. I pobiegli. Super. To sprawdzam za windą, czy jest jeszcze tamten koleś. Nie ma. To sprawdzając wynik tego loga z igłą, idę do windy. Mhm. Logo mówi, że to jest znany gang, który się nazywa Żądła. I oczywiście chwilę ci to zajęło, ale masz asystenta sztucznej inteligencji, więc ono pozwala w sieci bardzo szybko wynajdywać takie informacje, które niekoniecznie są na głównych portalach newsowych i informacyjnych, ale masz taką informację, tak, że to jest znany gang Żądła operujący w 2 osiedlach, w osiedlu Zaspo House i w osiedlu Przymorze. Przymorze to jest osiedle, które jest nieco oddalone na zachód od Zaspo House, nad samym brzegiem oceanu, na tej samej wyspie, na osiedlach. To jest jeszcze większy metropleks. Groźniejszy, mniej ułożony, tam policja już w ogóle raczej nie zachodzi, bo tutaj to jej się zdarza, a tam to prawie nie istnieje. Jadąc windą na 21 piętro, czytając sobie te informacje, robię dwie rzeczy. Zestawiam gang Żądła z Rosalindą Oliveirą i chcę zobaczyć, co mi pokaże w sieci, a z drugiej strony chciałabym oszacować, nie otwierając tej paczki, co to może być, czy tam się coś w środku rusza, jak jest ciężkie, lekkie. To jest zawinięte na zewnątrz w taki jakby papier pakunkowy. Ale w środku coś szeleści, tak leciutko jak folia, być może, ale w środku w tej folii są jakieś mniejsze przedmioty, nie za długie, podłużne. Trudno powiedzieć coś więcej. Pomiędzy Żądłami a Rosalindą Oliveirą jedyna zbieżność jest taka, że działają na tym samym terenie. Okej. A przynajmniej tak twierdzi sieć. Wjeżdżasz sobie spokojnie na 21 piętro, wychodzisz i tam znowu jest bardzo zbliżony hol do tego na dole, tylko że już oczywiście bez wyjść na zewnątrz.
Natomiast w miejscach, gdzie normalnie są te wyjścia, są okna, dlatego że wszędzie indziej, tak samo jak na dole, są sklepy. Natomiast po obu stronach też jak gdyby są okna, żeby wpuścić światło. I bardzo szybko widzisz po prostu miejsce takiej pomocy społecznej, które pewnie to jest tam, gdzie ta Rosalinda działa. To idąc w tamtą stronę, namierzam śmietnik, do którego lobem koszykarskim rzucam ogryzek gruszki i nawet nie patrzę, czy trafiłam, czy nie trafiłam. Mhm. Tam jest takie logo need, czyli potrzeba na tym wejściu. Ono jest przeszklone. Jak podchodzisz, to wchodzisz do środka? Tak. Otwierają się drzwi, jest normalnie kontuar, siedzi jakaś dziewczyna z jakimś chłopakiem obok, taka dwójka, mają jakieś terminale podpięte. Z lewej strony jest taka butla z wodą, można sobie wziąć, jest kilka krzeseł ustawionych, taka ewidentna poczekalnia, tam z dwie osoby takie starsze siedzą. Stamtąd jest korytarz, który prowadzi gdzieś do tyłu, widać drzwi, na których są jakieś przypięte napisy. Ty widzisz też w sieci, że też w sieci się wyświetlają i że to jest jakaś pomoc prawna, pomoc ekonomiczna i tak dalej. Co robisz? Patrzę, czy gdziekolwiek na drzwiach jest napis Rosalinda Oliveira? Nie. To, a czy jest coś w stylu recepcji takiego biura? Tak. No oni, tak jak ci mówiłem, oni siedzą za takim kontuarem. Dziewczyna i chłopak. Dobra, to idę tam. Podnoszą głowy, patrzą się na ciebie. Czym możemy służyć? Dzień dobry. Mam potrzebę, i akcentuję słowo need, aby spotkać się z panią Oliveirą. Pani Oliveira jest w tej chwili zajęta. Proszę usiąść i poczekać. Bardzo dziękuję. Myślę, że to dla pani Oliveiry pilna sprawa. I odchodzę, żeby usiąść. Chociaż chciałabym go przekonać. Go i ją. To odchodzisz czy przekonujesz? Tym jednym zdaniem chciałbym tak powiedzieć te słowa, te zdanie i zrobić piękne oczka, ale nie chcę być ciężarem, więc odchodzę zaraz po tym. Oni coś tam między sobą gadają. Jedno kręci głową, drugie coś tam namawia, ale za chwilę się uspokajają. Ale masz widok jakby do środka i widzisz, że tam dalej się ciągną kolejne drzwi. W obie strony już, jak gdyby. I z drugiej strony widzisz też ten hol na zewnątrz. Rozumiem, że jak usiadłem sobie gdzieś na krzesełku i spojrzałem na tą parę za kontuarem, to oni omówili wzrokiem moją sprawę i wrócili do swoich czynności, nic sobie z tym nie robiąc. Tak, tak. Mogę zinterpretować? Tak. To w takim razie idę w stronę tego holu. Znaczy jakby wychodzisz z tego miejsca. Bo hol, ja mówię, że... Nie, widzisz hol ten... Nie, zobacz. Nie. Jesteś w środku i z jednej strony widzisz to całe zewnętrze, ten wielki hol roztaczający się. Wchodzę czyli chcesz... w tego pomieszczenia. Proszę pani! I wyświetlają ci się kolejne miejsca w sieci. I czego szukasz? Rosalindy Oliveiry albo z napisu dyrekcja, albo napisu sekretariat. Jest napis dyrekcja. Też widzisz pomoc psychologiczna, gabinet psychologiczny, gabinet lekarski, pomoc ekonomiczna. Tych drzwi jest dosyć sporo, ale przed tobą, jakbyś chciał pójść na wprost, jest dyrekcja. To idę. I słyszysz biegnące kroki za sobą. Aha. Halo, proszę pani. Odwracam się i idę tyłem w stronę tej dyrekcji, patrząc na to, kto mnie goni i jaki ma zamiar. Gonicie ten chłopak. On jest dość postawny, ma 1,80 m, ale widać, że to taki raczej typ intelektualisty. Super. Ja się do niego uśmiecham słodziutko. Proszę pani, proszę,
Pani Oliveira w tej chwili jest zajęta. Proszę wrócić z powrotem na miejsce i usiąść. Oczywiście. Poczekać. Jak tylko zapukam i powiem, że mam dla niej bardzo, bardzo istotną przesyłkę. Mogłeś to zrobić ty telefonikiem. Ale gdzie chce pani wchodzić? Do dyrekcji. Proszę. Widać, że jest zniecierpliwiony. Mówiąc proszę, jakby pozwala mi tam wejść do tej dyrekcji? Tak jest. Przepraszam, nie widzisz moich gestów. Jednocześnie pokazuję dłonią, że zapraszam. No to pukam do tych drzwi, po czym wchodzę. Wchodzisz i tam siedzi jakaś pani. Taka już troszkę pod czterdziestkę. Widać jakiegoś fikusa. Ona też siedzi za biurkiem. Przed nią jest terminal. Ona pracuje na komputerze. Widocznie tak jest łatwiej, a nie być w sieci dla niej. O, ja to widzisz też, widzisz takie segregatory poukładane też, co cię dziwi już dosyć mocno przy ścianie. A może nie są to segregatory, może tam w środku są jakieś dyski. Wygląda to od zewnątrz jak segregatory, tak jakby ktoś zbudował ścianę z segregatorów. I drzwi kolejne. Słucham panią. Dzień dobry. Zabra się głos. Mam bardzo ważną dzień dobry. Przesyłkę dla pani Rosalindy Oliveira. I nie chcąc wdawać się w szczegóły, bo pewnie pani ma swoje sprawy, które rozumiem, muszę tylko nacisnąć na to, że naprawdę Rosalinda Oliveira czeka na tę przesyłkę. Dobrze. Rzuć sobie w takim razie na swojego Wage Slave'a, na swoją biuralistkę. Tak jest, tak myślałem. I masz dwie takie. Czyli w sumie rzucam czterema kośćmi. Wiesz co, i masz jeszcze... Zdarzyłem i dorzuć... No. Dobrze, widzę, ale dorzuć jeszcze jedną plusową. Bo jednak ten twój wygląd, który tutaj kompletnie nie pasuje... dobra. Dwójki się znoszą, zostaje dwójka, tak czy owak. Tak. Czyli nie udaje mi się. Nie udaje ci się. Mhm. Pani... I to jest rzecz, która w tej chwili cię uderza, że ten wygląd jest twój tutaj nie do końca pasujący, dlatego że ty, mimo nawet tej blizny, jesteś uderzająco lepsza niż ci wszyscy ludzie naokoło. To nie znaczy, że oni są jakoś źli. Oni wszyscy są też normalni, nie mają żadnych skaz i tak dalej, chociaż niektórzy pewnie się zdarzy, ale ty mimo wszystko to jest tak, jakby ktoś z telewizji chodził po prostu w galerii. Takiej handlowej, nie? Rzuca się w oczy. I ty coś takiego masz w ruchach, w wyglądzie, we wszystkim. Ona się na ciebie patrzy. Ona się na ciebie patrzy i... Proszę pani, proszę spokojnie wrócić, jak pani Oliveira będzie mogła, to z panią porozmawiam. Dam jej znać, że pani oczekuje. Bardzo dziękuję, rozumiem. Ja w rzeczy samej rozumiem, znam system i nie chcę tutaj szarżować. Moje miękkie serduszko sprawia, że dociera do mnie, że po co ja tutaj szarżuję, mam przecież czas, więc odwracam się i wychodzę, jeszcze zamykając drzwi, kiwam głową i mówię, przepraszam bardzo za naście. Idę do tej poczekalni posłusznie z tą paczuszką. Mhm. I siadasz sobie. Tak jest. I w tym momencie widzisz, że jakieś dwie dziewczyny, można by powiedzieć, że ciut młodsze od ciebie, ciut młodsze od twojej Angie, nie od twojej Hany, idą w stronę wejścia z zewnątrz i wchodzą do środka. Wyglądają na takie 17-18 lat, coś w tym stylu. Ubrane typowo dla tego wieku, czyli tak lekko buntowniczo, ale jednocześnie z jakimś tam gustem. Czyli jak to zrobić, żeby wyglądać nieostentacyjnie i ostentacyjnie nie podkreślać urody. Podchodzą do kontuaru i dzień dobry. My przyszłyśmy, chciałybyśmy porozmawiać
No, zgłosiłyśmy się, bo wiemy, że szukacie. No też chciałybyśmy zgłosić, że my chyba też. Aha. No dobrze, to usiądźcie. Za chwilę też was poproszą. Dobrze. I one siadają. O kurczę. Obok ciebie. I on bierze, faktycznie włącza jakiś komunikator i ty słyszysz: Rose, jeszcze dwie dziewczyny przyszły. Prosić? Poproś. Więc szybko kładę rękę na nadgarstku jednej z tych dziewczyn. Takim ciepłym, spokojnym gestem raczej niż agresywnym. I mówię... Tak? Co się stało? Mówię taką matczyną troską, takim mięciutko. I ona, widzisz, jak zaczynają jej łzy lecieć. Ja od razu obejmuję ją ramieniem i przytulam do siebie. Co wizualnie może wyglądać dziwnie, ale ja robię to naprawdę z całą czułością i z nieprzebraną ilością niewykorzystanego potencjału matczynego. I w tym momencie otwierają się drzwi. Drzwi, które zapamiętałeś, że był tam napisany gabinet psychologiczny. Mhm. Wystaje głowa jakiejś kobiety mającej około 30, dość ładnej, o ciemnej karnacji, ciemnych włosach. Dziewczyny? I one momentalnie jakby odwracają głowę. Ona tak, ta, którą przytulasz tak tylko lekko. Dziewczyny, chodźcie. Ja wstaję razem z tą dziewczyną. Na zasadzie ten mój uścisk, to przytulenie, trochę wykorzystując, jakby była jedną z tych dziewczyn. I kątem oka widzisz, jak ten chłopak, który wcześniej za tobą szedł, tak się już prawie podrywa. Aha. Żeby cię zatrzymywać najprawdopodobniej. Coś robisz? Nie, staram się nie mieć z nim kontaktu wzrokowego, tylko przytulając tą dziewczynę, mówiąc spokojnie. Ta dziewczyna, ta kobieta, która wyszła z drzwi, idzie w waszym kierunku. No chodźcie już szybko. I przyspieszacie, ona was zagarnia, ale słyszycie jeszcze taki głos, a ona wchodzić, szybko wchodzić. I zamyka drzwi. Czyli jestem w środku. Jesteś w środku i widzisz... Tabliczka na biurku, czy jest jakieś nazwisko? Albo czy ona ma w klapie tabliczkę? Nie, ona nie ma żadnego kitla na sobie, ani nic takiego. Jest normalnie gustownie ubrana. Mhm. W jakąś sukienkę i ładną bluzkę. Jest ładną kobietą. Pewność siebie bije z jej twarzy. Wie, co robi. To jest osoba, która ma się wrażenie, że wie, co robi. W środku... Szukając wcześniej danych i informacji o Rosalindzie Oliveira, że rozumiem, że nie było nigdzie przyczepionego zdjęcia, które bym poznał. Nie, no było oczywiście, przepraszam, tu moja wina. Tak. Czy to jest ona? Tak, to jest ona. Super. Tam jest jeszcze jedna dziewczyna, która siedzi w takim głębokim fotelu i ma bardzo taką smutną, zmiażdżoną minę. Jest jeszcze jedna inna pani, taka już koło 40, w okularach, co nie często się już zdarza, chyba że ktoś to wykorzystuje do chodzenia po sieci, dlatego że wzrok sobie ludzie naprawiają po prostu operacyjnie. I jest też kozetka, taka jakby kanapa, można tak powiedzieć. I jeszcze za trzy fotele. To jest dość duże pomieszczenie. Trochę w ogóle jak na pomoc psychologiczną się wydaje, że nie kojarzyłoby się coś takiego z taką wizytą u terapeuty. To jest trochę tak jakby dwa albo trzy takie gabinety tradycyjne. Jest też stolik, jest butelka z wodą, szklanki. Moja intencja tutaj jest taka, że ja troszeczkę zapominam o tym, po co tu przyszłam, o paczce i o wizytówce, bo jakaś taka krzywda, która biła z tych dziewcząt, jest na tyle interesujące, to może złe słowo, ale ja empatyzuję tutaj z tą całą sytuacją, więc ja chcę się dowiedzieć, nie chcę na pewno przerywać tego, że jakaś posługa chyba medyczna będzie teraz się działa, więc ja sobie siadam na jednym z fotelików, tak jakbym czekała na swoją kolej. I ona
A, ty siadasz po prostu na foteliku, bo ona podchodzi do tych dziewczyn, jak ty jeszcze tam stoisz. Nie, ty oczywiście stoję, w sensie... Tak. No. I mówi, dziewczyny, czy to się wam stało? A jedna mówi, ja tak. Ja też to mam, ale mi się jeszcze nic nie stało. Dobrze, to ty sobie usiądź, ona bierze tą, która powiedziała, że się stało, tą, którą ty obejmowałaś i która była zapłakana i sadza ją na fotelu, daje jej szklankę wody. Za chwilę wszystko mi powiesz i spróbujemy ci pomóc. A ty? Patrzy się na ciebie? Ja chyba też. Kłamię i opuszczam głowę pokornie. W sensie tak jakby mi... Dobrze, chciała, to... Żeby ona spojrzała mi w oczy. Dobra, to usiądźcie. Mamy tu dziś trochę ruch. Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony to nie. Jeśli chcecie wody? Ta kiwa głową, że nie. Ja też, że nie. Ja okej. Chcę zniknąć. Dobrze. Jak masz na imię? Ona mówi do tej dziewczyny, którą obejmowałaś. Alicja. Alicjo. Alicjo, powiedziałaś, że już to przeżyłaś. Kiedy to się stało? Wczoraj w nocy, właściwie wieczorem. Gdzie byłaś wtedy? U siebie w domu, na szczęście u siebie w domu. Dobrze, za chwilę przejdziemy do gabinetu i mi o tym wszystkim spokojnie opowiesz, ale na razie chciałabym, żebyś pokazała mi swoje ramię. I ona odgarnia koszulkę i pokazuje ramię, znaczy podciąga rękawek i pokazuje ramię. I na ramieniu, tam gdzie my mamy szczepionki, ona ma... A tam nie ma czegoś takiego, bo szczepionki już tak nie działają, że się zostawia ślady, ale ona ma. Ona ma taki ciemny ślad, trochę wyglądający jak malinka, trochę coś takiego na skórze. I ta otwiera. Faktycznie. Dobra, to teraz wy dwie pokazujcie. I ta, kto siedzi obok ciebie, też podwija rękaw i ty ta rzuca okiem, no tak. A ty jak masz na imię? Ona do ciebie mówi. Ja jestem zapłakana, bo na wspomnienie imienia Alicja w tym powiedzmy kontekście troski komuś o młodą dziewczynę, to mi się od razu otwiera moja córka miała na imię Alicja. Więc ja po prostu podnoszę zapłakaną twarz, próbuję się opanować i mówię pani Oliveira, Ja mam paczkę dla pani. Ja może poczekam na zewnątrz, jak pani skończy z tymi dziewczynami. Po prostu muszę paczkę dla mnie? W innej sprawie. I jaką paczkę? No ja trzymam pod pachą paczkę, więc patrzę w jej stronę, ale z drugą ręką wyciągam z kieszeni wewnętrznej kurtki tę wizytówkę i pokazuję trzęsącą ręką tę wizytówkę. Czyli jedną ręką podajesz paczkę, a drugą wizytówkę. Nie podaję paczkę, ja trzymam tą paczkę u siebie. A pokazuję jej wizytówkę i mówię, ja nie chcę pani przeszkadzać, ja może poczekam na zewnątrz. Jak pani będzie wolna, to przyjdę na nowo. Ona bierze tą wizytówkę. Aha. I widzisz na moment, że w ogóle tak jak gdyby lód przez nią przeszedł. Zupełnie na moment zesztywniała. Chowa tą wizytówkę, rozumiem. Momencik, dobrze. Ja mogę poczekać, pani doktor. Tak. Nie jestem doktor. Jaką paczkę? Skąd ma? Kto pani dał tą paczkę? To jest od tej osoby? Od kogo jest wizytówka? To jest ta paczka? Nie. Jakiś wariat wybiegał, zrzucili go ze schodów ci gangsterzy i on... Kiedy? Kogokolwiek. Teraz 5 minut temu wcisnął mi to, mówiąc, że muszę to zanieść na 21 piętro. Postanowiłam, że skoro i tak do pani idę w związku z tą wizytówką, to że to wezmę. Nuri? Nuri ci to dał? Nie przedstawił taki się, ale... Młody, ciemny ciemna chłopak? Ciemna skóra, ciemne włosy, tak. I goniło go trzech zbirów z żądeł.
szlak. Wy dziewczyny poczekajcie, my wychodzimy. I ona bierze cię za rękę, proszę za mną. I otwiera drzwi. To ja wychodząc daję się oczywiście ciągnąć, ale wycieram przed ramieniem oczy. Mhm. Pewnie trochę rozmazując makijaż. Ona otwiera kolejne drzwi, to już jest, wygląda dokładnie jak gabinet psychologiczny. Czyli jest jeden fotel, drugi fotel, mały gustowny stolik. W takich w miarę pastelowych, ale ciepłych barwach ściany, nawet jakiś obrazek powieszony. Strzelam, czy na stoliku może być paczka chusteczek, takie pudełeczko z chusteczkami jednorazowymi? Tak. To idąc tam kładę tę paczkę na tym stoliku i wyciągam dwie chustki i wycieram nos i twarz. Dobrze, uspokójmy się. Proszę mi dać chwilę pomyśleć. Ona zamyka na chwilę oczy. Dobrze, czyli rozumiem, że paczka i wizytówka to nie powiązane ze sobą temat. Ja spotkałam miesiąc temu człowieka, który pomógł mi w pewnej kwestii i on zostawił mi list. W tym liście taką dyrektywę, żebym spotkała się z panią i wręczyła tę wizytówkę. Ale wchodząc dzisiaj do holu tutaj w Zaspa Tower, Zaspa House. Tu do nas do truskawki, tak? Tak. I zobaczyłam tego mężczyznę, który został zrzucony ze schodów albo spadł uciekając. Zobaczył mnie, powiedział, że wyglądam na kogoś nie stąd, więc pewnie mi się uda donieść tę paczkę do pani. To są dwie osobne sprawy. A na recepcji chcieli mnie do pani przekierować. Rozumiem to zupełnie, więc się wślizgnęłam razem z tymi dziewczynami. Dobra, ona zaczyna otwierać tą paczkę. Tam w środku jest to wszystko owinięte folią i w środku widzisz, I w środku widzisz pięć takich fiolek, można by powiedzieć, ale one są z jakiegoś sztucznego, takiego ala miękkiego plastiku. W środku jest jakaś substancja, chyba czerwona, chociaż ten plastik może, on jest taki przydymiony, więc może zmieniać tą barwę. Mhm. I na końcu jest, one są dość krótkie, mają dosłownie 4 cm, 5. Wyglądają jak taka łza. I tam, gdzie jest ta szersza część tej łzy, na końcu jest taki aplikator z takiego bardziej już stałego plastiku, takimi kilkoma malutkimi igiełkami i wydaje ci się, że to jest bardzo podobne tak, wielkością... Tak jest, do tych śladów. To jakiś narkotyk? Gorzej niż narkotyk. Chociaż wiem, że... Alice na ramieniu miała ślad po czymś takim? Tak, Alice na ramieniu miała ślad po czymś takim. Dobrze, że udało się to do mnie donieść. Ale martwię się teraz o Nuriego. Wydaje mi się, że pomogłam mu uciec przed tymi bandziorami. I w tym momencie otwierają się drzwi i ta kobieta 40-letnia, która tam stała w tamtym pomieszczeniu, do którego najpierw trafiłeś z tymi dziewczynami, wpada... Rose, szybko! Rose, chodź! Ona się patrzy na chwilę na ciebie i wybiega za tamtą przez drzwi. Co robisz? Idę za nimi. I wpadacie do tego gabinetu poprzedniego i widzicie, że ta dziewczyna, z którą przyszedłeś, nie ta, która płakała, tylko ta druga, leży w tej chwili na podłodze, lekko tak podryguje i... No i one dopadają do niej, próbują coś zrobić, cucić. Jak dopadam, łapię za dłoń i... Weźmy ją. Głaszcząc, no, słucham się. Ułóżmy ją na kozetce. Ja podnoszę ją, wykorzystując tę swoją silne ciało. Bez problemu, bez problemu ją podnosisz. Podnoszę i kładę na kozetkę. A ona tak lekko drży, zaczyna stękać, ale takim dziwnym, takie to nie są ani złe, ani dobre, trochę jest w tym strachu, ale to jest wszystko tak, jakby ten głos dobywał się z bardzo daleka, jakby ona chciała krzyknąć, ale nie krzyczała, jakby to było tylko echo tego, co ona, jak gdyby co jej ciało robiło. Ona jest ewidentnie nieprzytomna. Trochę jakby ktoś bardzo mocno spał, coś mu się śniło, i raz na jakiś czas coś się poruszy, albo coś tam stęknie, a za chwilę znowu popada w całkowity bezruch. Tamta dziewczyna zaczyna ryczeć.
Ta Alice, tak? Tak, Alice. Dokładnie. Ja do tej dziewczyny, którą położyłam na kozetce, głaszczę ją po głowie i delikatnie mówię jej: spokojnie, wszystko zaraz będzie dobrze. Spokojnie. I patrzę kątem oka, co robi Rosalinda. Ona mówi: pilnujcie jej, a ona podchodzi do tej Alicji. Chodź, kochanie, chodź, porozmawiajmy. I wyprowadzę ją stamtąd. Dobra. No to... A ta 40-letnia laska mówi: ja jestem Meg. A ty? Angie. Słuchaj, Angie, nic tu z tego, co nam wiadomo, nie możemy zrobić i nie mamy nic takiego, co moglibyśmy. Próbowaliśmy już kilku rzeczy. Ja ją podłączę teraz do aparatury, do komputera i ona bierze takie kabelki i jej włącza, do palca jej podłącza i podłącza jej, lekko odkrywa koszulkę i tak nad biustem jej takie kółeczko przykleja do ciała. Odpala jakąś aplikację na kompie i ty widzisz tam tysiące wykresów, jakieś tętno rozpoznajesz, jakieś tam inne, no bardzo dużo takich rzeczy idzie. Nie umiesz powiedzieć, czy to jest normalne, czy to nie jest normalne i co to tak naprawdę znaczy. Musimy czekać. Z tego, co wiem z opisów, potrwa to jakieś 20 minut, pół godziny, czasem do godziny. Co to takiego jest? Ktoś ją otruł, czy...? Są różne wersje tej historii. Moim zdaniem ktoś się do niej po prostu włamuje. Mimo, że nie ma ghost chipa. Ale są też tacy, którzy twierdzą, że, a mówią to wszystkie te dziewczyny, że robią to kosmici. Co? Porozmawiasz z Rose, ona ci to jakoś może... Zwracam twarz ku tej dziewczynie, siadam na boku tej kozetki i lewą ręką chwytam jej jakby szczękę, policzki. Nie mocno, ale tak, żeby ona czuła na twarzy czyjąś dłoń. I drugą ręką, głaszcząc ją po włosach, mówię: jak masz na imię? Kim jesteś? Jak masz na imię? Powiedz mi, jak masz na imię? Ona cię nie słyszy. Ale ja jej cały czas mówię. Mówię do niej, jak wygląda. Masz piękne, zielone oczy. Kiedy byłaś ostatnio u fryzjera, masz takie ładne, kasztanowe, kręcone włosy. Przyszłaś z przyjaciółką, z Alice, do Zaspa House. Tutaj pani Rosalinda się tobą zajmie. Wszystko będzie dobrze. Nie poddawaj się. Jesteś tutaj. Jak masz na imię? Robię taką mantrę, wierząc, że to może coś pomoże. I to trwa. I nic się nie zmienia. Tamta, jeszcze jedna dziewczyna, która siedziała też... widzisz, że jest w całkowitym szoku. Tamta do niej podchodzi i... Mogę cię zostawić tutaj na chwilę? Tam Meg mnie się pyta, tak? Tak. Kiwam tylko głową, że tak, nie przerywam mówienia. I wyprowadza tamtą, po chwili wraca, minuty płyną, pół godziny, 40 minut. To nic się nie zmienia. Po godzinie wchodzi Rosalinda Oliveira i mówi: Angie, musimy porozmawiać. I zapraszam cię. Meg będzie nad nią czuwać. To potrwa jeszcze 5 minut albo godzinę. Nic nie możemy zrobić. Ale możemy zrobić w innej sprawie i dobrze, że udało mi się to załatwić. Zanim pójdę do tego gabinetu, gdzie ona mnie wzywa, czy tam do tego pokoju, to to jest dziwne, wstając od tej dziewczyny, daję jej całusa w czoło. Całuję jej czoło i idę za Rosalindą. Dobra. Ona cię prowadzi już do tego pokoju dyrektorskiego. Macha ręką na tą sekretarkę, która tam siedzi. Drzwi w lewo. Tam jest biurko. Fotel przed biurkiem. Siadaj. Ona siada za swoim biurkiem. Wystrój jest taki typowy, jakbyś sobie mógł wyobrazić, takiej aktywistycznej, tej nie za bogaty, raczej miły, ale prosty i uwagi. Czy Guevara jest na jakimś plakacie?
Nie, aż tak nie. Aż tak nie, ale jakiś tam plakat jest, tylko raczej nawołujący, jeden tam z jakąś strzykawką przekreśloną, nawołujący do tam działań antynarkotykowych, a drugi jakiś, że tam wspomóżmy biednych, coś tam, coś tam. I słuchaj, nie znamy się, ale dałeś mi coś, co mówi, że powinnaś być... Ta wizytówka, którą mi dałaś, mówi do mnie, że muszę ci pomóc, powinnam ci pomóc. I tak zrobię, ale teraz nie wiem jeszcze w czym, mam się tobą zająć. Ale o tym porozmawiamy później, opowiesz mi wszystko, czegoś się tam pewnie dogrzebiemy, ale w tej chwili widzę na ciebie i potrzebuję ja twojej pomocy. Widzisz, co się dzieje. Tak. Jeżeli mogę w czymś pomóc, to pomogę. Trzeba odnaleźć Nuriego. Tego, który dał mi tę paczkę? Tak, nie ma z nim kontaktu, nie odzywa się, nie mogę go wywołać w żaden sposób. A żądła tutaj rezydujące są w konflikcie z panią, czy z tobą, córuś, czy nie? Tak mówię. Ona się tak na ciebie nagle patrzy. Nie są w konflikcie ze mną. To dlaczego oni gonili Nuriego? Tak jakby nie pozwalając mu dojść do ciebie. Z tego, co zrozumiałem, co mówił, to nie mogli... Zależało im na tej paczce. Nie chcieli, żeby ją doniósł. Nuri handlował z nimi i chciał się, udawał, że chce się kupić w ich łaski. Tak naprawdę pracował dla mnie. Gonili go, a teraz zniknął. Boję się, że... No właśnie, ta paczka, którą udało ci się przynieść, jest związana z tym, co widziałaś w tym gabinecie obok. Prawdopodobnie to jest ta substancja, która wywołuje ten... No właśnie... Te dziewczyny kupiły to, albo zostało to im podrzucone, tak? Zaaplikowały sobie i teraz dzieją się z nimi takie rzeczy? Nie, zdaje się, że ktoś im to zaaplikował. To rozumiem, że chciałabyś, córuś, żebym poszła szukać Nuriego i przyprowadziła go tutaj bezpiecznie. Tak, bo być może go złapali i trzeba go będzie stamtąd wydostać, bo trudno powiedzieć, co żądła z nim zrobią. Zwłaszcza, że teraz, no teraz mogli się już zorientować, że, no, że pracuje nie dla nich. Dobra. Na szczęście jeszcze pewnie nie wiedzą, że dla mnie. Jest tutaj coś, co powinnaś mi podpowiedzieć? Na przykład, gdzie jest siedziba tych żądeł tutaj? Mają jakieś... Tak, i główna... Tak, ale... Po pierwsze pytanie, czy Nuri na pewno został złapany, czy po prostu się nie odciął, żeby go nikt nie znalazł, nie namierzył. Oni mają w bloku E, w pomarańczy. Dobra. Gdzie oni są tam? Na 26 piętrze. Tylko wiesz, to tam nie da się tak po prostu wejść. Pomyślasz. Oni po prostu mają na piętrze wynajętych kilka mieszkań i tam mają swoją bazę, dość dobrze chronioną. Oprócz tego szwendolą się po całej zaspie. Dobra, ja wstaję i chcę wyjść, ale zanim wyjdę, chcę zrobić coś, co nie wiem, jak to w tym świecie się robi, ale wymienić się numerami na zasadzie, wysłać do niej, jeżeli ma... Jak to się robi w takiej sytuacji? No, kontakt jakiś. No prosisz jej numer identyfikacyjny, czy tam adres, albo żeby cię pingnęła. Jest no właśnie, tysiąc sposobów. Tak. Jakiś nick na Messengerze popularnym. Chcę, żebyśmy były w kontakcie. Tak. Dobrze. Czy chcesz, żebym ci tu coś więcej wyjaśniała, czy po prostu wolisz pójść najpierw po Nuriego? No pójdę najpierw po Nuriego, bo to może być pilne. Jak chcesz to dobrze mówić na Messengerze, ja będę już w drodze na dół. Nie, myślę, że jak pójdziesz, to będziesz raczej potrzebowała informacji, gdzie coś szukać, a później porozmawiamy. Dobra. W razie czego mogę ci podesłać adres mieszkania Nuriego, bo on też mieszka tutaj. Może warto tam się najpierw przejść.
On mieszka tu, w tym bloku, dwie klatki dalej, na 13 piętrze. Chyba 120, tak, 123. Dobra, to ja wychodzę i koniec. Dobra, rozumiem, koniec. Czyli mam joba. Nasz joba. To sobie zapiszę, że to jest Nuri, mieszka pod 123 w czerwonym... W truskawce. Truskawce. Tak, we slangu wszystkie, co już się zdążyłeś zorientować, wszystkie te bloki od mają od owoców, dokładnie. Truskawka, 123 Nuri. Dobra. Super. Czy taki prolog jest ok? Jak dla mnie, bardzo ok. Bardzo mi się podoba. Super.